żeby zaproponować odpowiednią strategię rozwoju, to trzeba spróbować odpowiednio zdefiniować problem, który dzisiaj mamy, czyli odpowiednio zdefiniować stan dzisiejszy, przeprowadzić swojego rodzaju diagnozę. I o pułapce średniego rozwoju często słyszymy, natomiast to jest troszeczkę zbyt wąskie spojrzenie na sytuację, tak jak ja to postrzegam. Uważam, że Polska dzisiaj jest w kilku pułapkach i tak umownie możemy określić to w następujący sposób. Po pierwsze, nawet może jeszcze ważniejsze od tej pułapki średniego rozwoju, to jesteśmy, tak może trochę brutalnie to brzmi, ale nie boję się nawet w bardziej otwartych miejscach takiego słowa używać, więc tym bardziej powiem tutaj, jesteśmy w pułapce rozwoju zależnego. I o tym będę mówił za chwilę jeszcze potem więcej, ponieważ ten rozwój zależny jest powoli taką kulą u nogi. Biegniemy może wszyscy razem na 400 metrów na bieżni, ale my mamy dwa ciężarki przytroczone, a zawodnicy koło nas nie mają. I równości szans to za bardzo nie przypomina. W tym kontekście powiem jeszcze coś więcej o tym uzależnieniu za chwilę. Pułapka średniego dochodu, czyli już zarabiamy dużo więcej niż najbiegniejsze kraje świata i może całe szczęście, choć nie ma się czym jakoś za bardzo chwalić i cieszyć, ale o wiele mniej niż bogatsze kraje, kraje 2-3 razy mniejsze wynagrodzenia, albo 4 razy mniejsze niższe od najbogatszych krajów świata typu Szwajcaria, 3 razy niższe od bogatych krajów zachodu, 2 razy niższe od krajów takich jak Hiszpania chociażby, czyli krajów, które wcale nie są o wiele bogatsze w PKB. Jak to się może dziać, jak to zinterpretować? No w taki sposób między innymi, że ktoś inny zjada owoce tego naszego tortu, prawda? Produkujemy jakieś PKB, ale ponadproporcjonalną część ktoś inny z niego konsumuje. Czyli jest tutaj korelacja między pierwszą a drugą pułapką oczywiście, bo ze względu na to, że jest taka duża zależność między innymi w FDI, między innymi w zakupie obligacji przez nierezydentów, no to właśnie wypływa z tego kraju odpowiednio dużo pieniędzy i w związku z tym w mniejszy sposób, w mniejszym stopniu partycypują w tym torcie produkowanym co roku polscy również pracownicy. Pułapka przeciętnego produktu wiąże się między innymi z tym, że bardzo niewiele środków wydajemy na innowacje i to trochę jest też taki zaklęty krąg, bo z jednej strony nie mamy produktów, którymi byśmy się wyróżniali na całym świecie, z drugiej strony w związku z tym osiągamy niższe marże. To jest taka sytuacja z tymi marżami absolutnie kluczowa, że ci przedsiębiorcy, którzy większe zamieszanie, to chwileczkę może kontynuować. Ci przedsiębiorcy, którzy są w stanie realizować wyższe marże, czyli przesuwają się w górę łańcucha globalnej wartości dodanej, realizują jednocześnie podwójną korzyść dla siebie i dla społeczeństwa, ponieważ dochód rozporządzalny w rękach nich samych i ich pracowników daleko przewyższa to, co mogą skonsumować, w związku z tym następuje akumulacja oszczędności, a w ślad za tym większa pula oszczędności, która może się przełożyć na inwestycje, których to inwestycji bardzo potrzebujemy. A zobrazuję to może na przykładzie jednego z przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem kilka lat temu o marży produktów sprzedawanych w Chinach. Opowieść jest krótka i dobrze odzwierciedla, co to jest ta pułapka przeciętnego dochodu z przeciętnego produktu i niskomarżowe produkty, które sprzedajemy. Otóż producent tego leku w Chinach próbował przez kilka miesięcy dotrzeć do odpowiedniego pierwszego sekretarza KPH, Komunistycznej Partii Chin, żeby to sprzedawać. W końcu ktoś mu powiedział, słuchaj, jak ty chcesz to tu sprzedać, to jedź tam do jakiegoś Johna w Nowym Jorku, on kontroluje rynek tego typu leków, prawda? No i on tam pojechał do tego Nowego Jorku dogadywać się z tym Johnem, dogadał się nawet z nim, prawda, i uzgodnili podział marży 73-27. No jeszcze ten mój daleki znajomy przez moment myślał, że może dla niego jest to 73, no ale szybko go ten John wyprowadził z błędu
i siedząc tam w tym fotelu, właśnie ta firma, która kontroluje rynek w Chinach, dalekich, potężnych Chinach, które przecież konkurują ze Stanami Zjednoczonymi, ale tam idzie lwia część marży z bardzo nowatorskiego produktu, który został w Polsce wymyślony, ciężką chwawicą okupiony, prawda, i pieniążki na marketing znalezione, ale kto inny konsumuje owoce tego wzrostu w dużym stopniu, ponieważ my z mozołem, drapiąc ziemię pazurami, przesuwamy się w górę tej wartości dodanej, ale w tej pułapce tkwimy za głęboko i za długo i bez wyrwania się z niej daleko nie zajedziemy. Pułapka demograficzna to chyba jest dla wszystkich jasne, ale trzeba ją też tutaj dla porządku przypomnieć. I ostatnia, ale na pewno nie najmniej ważna, pułapka słabych instytucji, słabości instytucji. To jest taka odchudzona wersja prezentacji, którą dzisiaj tutaj mam dla Państwa, ale na wielu przykładach można o niej mówić, może użyję dwóch. Pierwsza to jest ta słynna Polska resortowa, z którą się zderzam od dwóch miesięcy. Część z Państwa ma dużo lepsze ode mnie doświadczenia, ale no, ja wyraźnie widzę, że rzeczywiście te silosy atomowe poszczególnych ministerstw, one blokują rozwój kraju. A wreszcie drugi przykład, ale strasznie wymowny, no to jest słabość polskich instytucji z punktu widzenia ściągania podatków. I ona w ostatnich 10 latach, zwłaszcza w ostatnich 8 latach, gwałtownie pogorszyła się. Podam tylko taki przykład. Podatek od firm, od zysków firm, przedsiębiorstw 8 lat temu to było 30 miliardów złotych. Dzisiaj to jest 28, a przychody tych firm wzrosły dwukrotnie, czyli no nawet jeśli licząc, że jakaś optymalizacja podatkowa jest dopuszczalna, to na pewno nie powinny zmaleć dochody z tego podatku, a tak się właśnie stało. W związku z tym kilka słów jeszcze o tej diagnozie. Jesteśmy karmieni taką, nie chcę użyć mocnego słowa, propagandą, bo to jest prawda, że mamy wysoki wzrost PKB. Ale wzrost PKB jest tylko jednym z wskaźników zdrowia gospodarczego i to wcale nie najważniejsze. Podam Państwu przykład. Japonia od 25 lat mówi się, że jest w stagnacji. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Japonii, ja nigdy nie byłem, ale schłonę relacje moich przyjaciół, którzy tam byli. Chciałbym, żebyśmy mieli 25 lat stagnacji, jak będziemy na takim poziomie rozwoju jak Japonia. A Japonia ma 25 lat stagnacji w PKB. Więc wskaźnik PKB nie jest żadnym super istotnym wskaźnikiem, aczkolwiek dla nas lepiej, jak to PKB oczywiście rośnie, niż jak nie rośnie. I to jest inna kwestia. Natomiast ważniejsza jest jakość tego wzrostu i poziom zakumulowanego majątku. My w tym majątku narodowym zakumulowanym jesteśmy jednym z najbiedniejszych krajów Europy, zdecydowanie. Za nami jest tylko Bułgaria i Rumunia. Jesteśmy 4 razy biedniejsi jako średnio na głowę mieszkańca niż Grecja. A więc wszyscy ratujemy Grecję, Grecja jest w tarapatach, dostała dwa pakiety ratunkowe wartości 225 miliardów euro, czyli jakaś niebotyczna kwota. Tymczasem oni mają średnio na głowę mieszkańca 4 razy wyższy majątek niż my. Ten majątek, zauważcie Państwo, w ogóle nie podlega prawie nigdy poważnej dyskusji, prawda? PKB jest tym świętym graalem, którego wszyscy obserwują, a majątek, którego właśnie nie mamy i który by jakby obnażył nasze słabości, a zarazem pozwolił nam zaadresować w odpowiedni sposób wyzwania, o których dzisiaj jeszcze chwilę powiem, ten majątek w dużo mniejszym stopniu podlega ocenie i dyskusji narodowej. On jest, może jeszcze użyję takiego przykładu, o tyle też ważny, że spójrzcie Państwo, że w Wielkiej Brytanii jest tyle samo rentierów, co rencistów, czy emerytów i rencistów. Więc tam 10 milionów ludzi, więcej jest rentierów, czyli tych, którzy żyją już z kapitału. A Piketty też w dużym stopniu ma rację, czyli nierówności rosną ze względu na to, że postępujący proces robotyzacji i elektronizacji i zabierania pracy, zwłaszcza niżej wykwalifikowanej pracy, jest poważnym zagrożeniem dla kraju takiego jak my. W związku z tym, tym bardziej jesteśmy dzisiaj na niesamowicie kluczowym zakręcie naszej historii, kiedy
nasz majątek jest niski, a od niego, od tego zakumulowanego kapitału, zależeć będą te marże, o których mówiłem, zaawansowane produkty i zależeć będą technologie dostępne u nas do zastosowania w poszczególnych branżach, do których za chwilę jeszcze przejdę, a w ślad za tym zależeć będzie w związku z tym, czy będziemy po tej jasnej stronie mocy, czy nie. To znaczy, czy ten poziom zakumulowanego kapitału pozwoli nam coraz bardziej się kształcić, przesuwać w kierunku wiedzochłonnych sektorów i kształcenia, samokształcenia społeczeństwa, bo gdzieś tam w najbliższym horyzoncie już czasowym widać za zakrętem, że właściwie dóbr materialnych to my mamy aż za dużo już na świecie. Tutaj wszystko dotyczy tylko kwestii dystrybucji odpowiedniej, bo dóbr mamy pod dostatkiem, co nie znaczy, że świat jest sprawiedliwy i dobrze i odpowiednio zbudowany. Teraz przechodzę już dalej do bardziej konkretnych elementów tej diagnozy. Nasza międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, czyli zakumulowane wierzytelności wobec zagranicy, zarówno w tym, co finansiści nazywają equity, czyli kapitał, jak i dług. Czyli nierozróżniane, tutaj statystyka nie rozróżnia kapitału od kapitału dłużnego, co w sumie gdzieś tam na koniec dnia, jak to się mówi, jest słuszne, no bo to, czy ktoś dał kapitał i może sobie go wycofać w formie sprzedaży przedsiębiorstwa, czy pożyczył ten kapitał w formie kredytu lub zakupionej obligacji, jest jakąś tam wtórnym rozróżnieniem finansowym, natomiast w większym stopniu sama pozycja kapitałowa netto odzwierciedla uzależnienie i słabość naszej architektury gospodarczej. A ta pozycja dzisiaj, łatwo ją zapamiętać, ona przekracza poziom PKB, dochodzi dzisiaj do 2 bilionów złotych. Nasze PKB, przypomnę, to jest około 1 750 000 000 000. Przy czym to jest pozycja międzynarodowa brutto. Nasze aktywa międzynarodowe składające się w lwiej części zresztą z rezerw walutowych Banku Centralnego to jest około 800 miliardów złotych, brutto minus netto, minus nasze daje netto, czyli około 1 200 000 000 000 złotych. Z tego tytułu wypływa z kraju około 95 miliardów złotych rocznie. To jest trzykrotność naszego budżetu obronnego, to są wydatki przewyższające o 50% nasze wszystkie koszty związane z NFZ-em, czyli to jest ten rząd wielkości, szanowni państwo, jest dwukrotność deficytu budżetowego de facto, który gdzieś oscyluje wokół 50 miliardów w końcu, tak? No jasne, mówi tutaj tradycyjny, mainstreamowy, liberalny ekonomista. Pewnie, że no tak jest, ale to jest skutek przypływu tego dopływu kapitału w latach 90. i nie rozwijalibyśmy się tak, jak rozwinęliśmy się do tej pory, gdyby nie ten dopływ kapitału. Ja na to odpowiadam, tak, zapewne tak by było, ale jednak gwałtowna wyprzedaż polskich przedsiębiorstw z tego według dzisiaj już dostępnych opracowań 30-35% zostało natychmiast prawie zbankrutowanych, czyli de facto przejęty został udział w rynku, prawda, i wartość dodana właściwie prawie w ogóle nie zaistniała poza tymi niewielkimi środkami, które wylądowały wtedy w budżecie w roku 93, 4, 7 czy 9. Czy trwała ta jeszcze ta wyprzedaż aktywów czy sreber rodowych do roku mniej więcej 2005, bardzo, bardzo intensywnie. Więc tutaj też wracam do tej myśli sprzed 7 minut, że właśnie jakość PKB ma znaczenie, bo gdyby może to PKB urosło w sposób skumulowany mniej o 5 czy 15%, ale mielibyśmy dzisiaj więcej własności i wartości w naszych rękach, to nie mielibyśmy tej ogromnej zależności, która nie jest za żadną zależnością wyłącznie hasłową, ale jest zależnością, za którą idzie 100 miliardów złotych co roku wypływa z naszego kraju, prawda? Nie wypływa w postaci luki, prawda? Proszę też tutaj czasami nie mylić tego z tym wypływem, który jest okrutnym i strasznym wypływem
związanym z niedoskonałościami instytucji podatkowych polskich, bo o tym wcześniej wspomniałem, które też właściwie są szacowane niekiedy w VAT-cie na 35 do 55 miliardów, a w CIT-cie od 10 do 40 miliardów. No to jak się doda wyższe wartości z tych dwóch, to mamy następne 95 miliardów, ale to jest inne zupełnie 95 miliardów, prawda? Niechbyśmy chociaż jako nasz rząd odzyskali z tego 1/4 czy 1/3, do czego na pewno pan minister Szałamacha będzie ogromną wagę przykładał, to na pewno znacząco poprawimy te budżetowe terms of trade, w których dzisiaj jesteśmy. Więc ten dług publiczny również musimy tutaj do tego dodać. Pan chciał teraz zrobić zdjęcie temu poprzedniego, bo mi się wydaje, ten dług publiczny znajduje się, jest częścią tego, proszę Państwa, żebyśmy nie mylili też pojęć, to dla porządku opowiem o tym dwa słowa. Część z tego długu publicznego znajduje się w rękach zagranicznych, to jest ta czerwona 490, czyli można powiedzieć, że 490 miliardów jest częścią tej ujemnej międzynarodowej pozycji netto, ale pozostałe części to są zagraniczne inwestycje bezpośrednie, portfelowe, obligacje samorządowe, kredyty handlowe, kredyty zagraniczne, kredyty korporacyjne. To są główne części z tego bilansu całego państwa. A tutaj przechodzę do bilansu długu publicznego. Jak wiemy, on w ostatnich 8 latach gwałtownie bardzo urósł. Na częściowe usprawiedliwienie trzeba powiedzieć, że przechodziliśmy przez lata ciężkiego kryzysu światowego, zwłaszcza w roku 2009-2010 i wtedy ten deficyt budżetowy wynosił 8%, mniej więcej, 8-8,5%. A pamiętajmy, że każdoroczny deficyt budżetowy dodaje się do długu państwa, w związku z tym nie ma nic za darmo, no free lunches i stąd taki gwałtowny przyrost między 2008 a 2015 rokiem, który jeszcze dodatkowo jest zamaskowany trochę poprzez przejęcie 160 miliardów złotych z OFE w roku 2011-2012, więc tak naprawdę 876 byłoby dzisiaj, porównując jabłka z jabłkami, 1 050 miliardów. No i jeszcze popatrzmy na dół, na dochody budżetowe. Dochody budżetowe maleją, to jest ten aspekt niedoskonałości instytucjonalnej, o którym powiedziałem, co wraz z rosnącym długiem jeszcze dodatkowo uzależnia nas od zewnętrznych partnerów rozwoju. Ten polski potencjał lepiej potrafią wykorzystywać inni, bo również eksport, którym się szczycimy, z którego się cieszymy, w 2/3 to jest eksport firm zagranicznych. Z tego należy się cieszyć, nie martwić, ale jednak jest to też jakaś wskazówka, jakiś wskaźnik tego, że coś tutaj się nie najlepszego dzieje w państwie duńskim, więc popatrzmy, że 50% produkcji, przemysłu, z którego też zaczynamy być dumni i zadowoleni, że w ogóle go mamy, prawda, bo takie kraje jak Litwa czy Rumunia mają bardzo niewiele przemysłu, więc nie bardzo mają się od czego odbić. My mamy trochę tej bazy przemysłowej, około 20% wartości wytworzonej PKB, więc możemy doskonaląc procesy produkcyjne podnosić się szybciej w górę właśnie globalnej wartości dodanej. I 65% sektora bankowego również w rękach zagranicznych. To jest o tyle ważne, że centra decyzyjne de facto w takiej sytuacji, z wyjątkiem banku zachodniego WPK, tam centrum decyzyjne było tutaj, ktoś mi wierzy, może sprawdzić, ale w większości przypadków oczywiście centra decyzyjne spółek zależnych są za granicą i z tego tytułu rodzą się różne, tworzą się różne problemy. Dodatkowo jeszcze właśnie ten zależny rozwój i ta pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu przekładają się na niższy przyrost dochodu rozporządzalnego, jak mówią ekonomiści, względem przyrostu PKB. To jest ta luka, którą obserwujemy, wzrost przez ostatnie 15 lat dochodu do dyspozycji to około 41%, a wzrost PKB bardzo ładny 63%. Czyli znowu widzimy te piękne zielone słupki i się zastanawiamy, no ale gdzie to jest w moim portfelu, gdzie to jest w naszych kieszeniach? No właśnie nie ma tego w naszych kieszeniach do końca, jest tylko część, bo znaczącą część tej wartości dodanej konsumuje ktoś inny, krótko mówiąc, wypływa za granicę.
spadają w związku z tym oszczędności, ponieważ są apetyty konsumpcyjne, to między innymi dlatego tak krytycznie podchodzę do tego, co działo się w latach 90., bo uważam, że wtedy wpędzono nas w taką pedagogiką wstydu, w naród troszeczkę sfrustrowany, oparty o brak wiary w samych siebie, w związku z tym myśmy chcieli szybciej, więcej konsumować, tak? No bo wygłodniałe społeczeństwo po PRL-u chciało więcej konsumować. I my w tym konsumeryzmie i konsumpcjonizmie trwamy do dzisiaj. My dzisiaj dużo więcej konsumujemy, niż nas jest na to stać. Ale no niestety współczesne mechanizmy i marketingowe, i mechanizmy perswazyjne połączone z taką ogólną medialną, prawda, atmosferą, że tutaj, prawda, musisz mieć ten samochód, czy ten telewizor, powodują, że konsumujemy więcej, niż nas na to stać. Powinniśmy więcej oszczędzać, więcej inwestować, a mniej konsumować. Ale niestety ze względu na to, że mamy takie apetyty konsumpcyjne, to mamy też niższe oszczędności, ponieważ część naszych oszczędności, która powinna iść na inwestycje, idzie na konsumpcję. Taki jest prosty rachunek makroekonomiczny. Jaki w związku z tym cel? Cel to uwolnienie wewnętrznego potencjału dla bardziej zrównoważonego rozwoju, choć ten termin, jak wiecie Państwo, w nomenklaturze, zwłaszcza unijnej, wiąże się głównie z zrównoważonym rozwojem środowiskowym. Ja tutaj środowiska naturalnego, ja tutaj używam go w znaczeniu szerszym. Przede wszystkim musimy w związku z tym, patrząc od strony gospodarczej, mieć więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce. Musimy dbać o rozwój firm, ponieważ rozwój polskiego kapitału i polskiej własności, ponieważ z tego właśnie powstają te wyżej dochodowe przedsięwzięcia, wyżej marżowe produkty, z tego tworzy się potem dobrobyt Polaków i w coraz bardziej niebezpiecznym świecie również dzięki temu możemy mieć silny kraj, silną armię niezbędną do zapewnienia naszego bezpieczeństwa. Czego przede wszystkim potrzebujemy dla zapewnienia tego rozwoju? Więc po pierwsze musimy wykorzystać własny potencjał rozwojowy i odejść od tego, co było popularnym hasłem przez wiele ostatnich lat, czyli najlepsza polityka gospodarcza to brak polityki gospodarczej. To jest też jeden z ministrów lat 90. tak powiedział. Ja nie chcę jakieś spiskowe teorie tutaj, prawda, popadać, ale ci wszyscy, którzy nam przyklaskiwali w tych naszych naiwnych wówczas wyobrażeniach, postępowali u siebie w domu dokładnie odwrotnie. Mieli politykę gospodarczą, przecież dzisiejsza polityka klimatyczna to jest jeden z wiodących elementów polityki gospodarczej Francji i Niemiec, prawda? Francja, która w ogóle nie emituje w energetyce prawie CO2, bo wszystko ma z atomu, tak naprawdę realizuje brutalną politykę gospodarczą wobec Polski, która akurat jest na drugim krańcu merit order i tego porządku produkcji energii elektrycznej. Więc nasza strategia rozwojowa, której zręby tutaj Państwu pokazuję, ona ma właśnie odpowiedzieć na te niedoskonałości ostatnich 20 paru lat. Bo do jakiegoś stopnia, jeśli mogę się jeszcze tutaj na chwilę zatrzymać, do jakiegoś stopnia ja chciałbym zakwestionować ten model rozwoju, który do tej pory był jedynym właściwie obowiązującym modelem rozwoju. To znaczy wszystko maksymalnie prywatyzować, jak najmniej ingerencji państwa, jak najwięcej kapitału zagranicznego i właściwie kapitał nie ma narodowości, więc się tym nie przejmujmy i w związku z tym patrzmy na wzrost PKB, bo wtedy będzie sukces, on będzie wyższy. No widzimy, że mimo, że wzrost PKB był całkiem wysoki, zależność od kapitału zagranicznego jest mimo wszystko coraz większa i w związku z tym ten sposób narracji gospodarczej czy rozwojowo-gospodarczej zaprowadził nas do pewnego stopnia jednak w ślepą uliczkę, w której uważam dalej nie możemy już w tym kierunku brnąć. W związku z tym naszym strategicznym celem musi być pomnażanie kapitału w Polsce, budowanie tego majątku, o którym wspomniałem wcześniej. Poprzez to będziemy w stanie lepiej łączyć ze sobą technologię, kapitał, pracę ludzką, myśl ludzką i przesuwać się w górę wartości dodanej w globalnej systemie konkurencji między państwami.
Bardzo ważny jest ten czwarty punkt, który też do tej pory był interpretowany czy postrzegany inaczej, mianowicie model dużo bardziej konfrontacyjny pomiędzy zarówno sferą rządzącą, a związkami zawodowymi, związkami pracodawców i związkami zawodowymi, podczas gdy dużo bardziej, myślę, powinna nam przyświecać taka myśl, zwłaszcza w tej szerokości geograficznej, ordo liberalnego porządku, gdzieś tam testowanego z ogromnym sukcesem przez Niemcy i kraje Europy Zachodniej, czyli tezy Eukena, w dużo większym stopniu powinny, czy dzisiaj interpretowane przez Justina Lina, Jeffreya Nugenta, bardziej przyświecać naszej polityce rozwojowej w porównaniu do poprzednich paradygmatów gospodarczych. No i teraz najważniejsze, czyli jak to zrobić, co chcemy zmienić w naszej polityce rozwojowej, żeby to osiągnąć. Chcemy zaproponować 5 filarów rozwoju gospodarczego. Po pierwsze, PKB można podzielić na 50 różnych sposobów, ale jednym z podziałów bardzo często, z którym się Państwo spotykacie, to jest na produkcję i usługi, prawda? I usługi to też była taka mądrość sprzed 6-7 lat, którą dzisiaj już niestety ponie w czasie, ale na szczęście zrozumieliśmy, że właściwie nie martwcie się o tą produkcję, która maleje, która bankrutuje, którą przejmują te biedne Siemensy, Krupy, Tyseny, prawda, EDF-y, ŻDF-y, nie martwcie się o to, bo usługi są najważniejsze. To w usługach jest ta największa wartość dodana. To tak zupełnie nie jest. Przede wszystkim usługi potrafią być usługami o najwyższej wartości dodanej. Usługi strategiczne, konsultingowe, project management, informatyczne, to są usługi na najwyższych szczeblach wartości dodanej, ale my ich mamy niewiele, a one są finansowe, to są na najwyższym szczeblu również, ale one są zgrupowane w wielkich centrach światowych, takich jak Londyn, Nowy Jork, Singapur, centra informatyczne. Niektórych mamy szansę przesuwać się i przesuwamy się w górę, ale nawet sukces w eksporcie usług polskich, no niestety tu muszę trochę pogorszyć humory, wynika przede wszystkim z usług transportowych, logistycznych, czyli tych na niższych szczeblach wartości dodanej, a więc na niższych marżach, a więc na niższych dochodach rozporządzalnych pracowników tych firm również. W związku z tym zbijam ten wątek teraz, dlatego reindustrializacja, hasło odrobinę mylne, więc pozwólcie Państwo, że też trochę wyjaśnię, przecież nie chcemy wracać, tak jak niektórzy nam zarzucają, do declining industries, do schyłkowych przemysłów, prawda, tylko chcemy raczej oczywiście rozwijać nowoczesne przemysły po to, żeby konkurować na całym świecie coraz to bardziej zaawansowaną techniczną myślą polską, myślą inżynierską. Tak patrząc z lotu ptaka, widzimy z doświadczenia innych krajów, tu właśnie tezy Nugenta czy danego Robika nam pomogły w identyfikacji tego sposobu podejścia, że dobrze sprawdza się zgrupowanie pewnych firm z poszczególnych branż niedaleko siebie. Tak działają klastry niemieckie, gdzie w środku ich jest dany Instytut Fraunhofera w ogóle, prawda, który jest rozsadnikiem myśli od strony typowo najbardziej zaawansowanej, a wokół takiego instytutu z danej branży są potężne firmy chemiczne, czy farmaceutyczne, czy przemysł elektromaszynowy, a wokół niego są kooperanci mniejsi, średni, a wszystko to jest bardzo dobrze wsparte systemem edukacyjnym od szkolnictwa zawodowego przez średnie po wyższe. Stąd klastry, stąd doliny przemysłowe, których zalążek jest w Doliny Lotniczej, jest na Podkarpaciu. My uważamy, że warto stymulować w kilku miejscach, kilkunastu miejscach Polski powstanie kolejnych takich dolin, przy czym raczej nie chcemy ich tworzyć jako państwo, bo wierzymy w wartość wolnego rynku, prywatną inicjatywę, prywatny biznes i tą szumpeteriańską, oddolną, kreatywną i destrukcję i twórczość. Natomiast chcemy jako państwo stworzyć warunki dla tworzenia się tych właśnie klastrów, tych dolin, bo wierzymy, że wtedy następują pozytywne sprzężenia zwrotne pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami i wzmacnia się też siła eksportowa, potencjał pozyskiwania nowych klientów na świecie, rodzą się nowe wartości dodane w łańcuchu dostaw.
W tym też kontekście powiem Państwu króciutko jedną moją anegdotkę czy opowieść z mojego pobytu w Brukseli, pierwszego jako w mojej nowej roli na początku grudnia, gdzie pojechałem tam jako przedstawiciel Rady do spraw konkurencyjności. Rada, czyli to główne ciało legislacyjne, funkcjonuje w 18 różnych inkarnacjach, w zależności od tego, o czym debatuje, jadą tam ministrowie danego resortu. Ja jestem odpowiedzialny za tą radę i chyba jeszcze z dwie inne. Pojechałem tam na tą Radę Konkurencyjności, rozmawiamy o tej konkurencyjności w Unii Europejskiej i oni tak chwalą te swoje wielkie firmy, że one takie są konkurencyjne. No ja byłem świeżo po spotkaniu z panem Ryszardem Florkiem na temat Fakro i Velux. Tam część z Państwa zna, bo to przesławny case w Polsce, gdzie potentat światowy, który ma 80% rynku globalnego, to ja nie znam chyba drugiego takiego, a nie ma takiego, dołuje i niszczy tych challengerów lokalnych, tak jak Drutex, czy przede wszystkim Polskie Fakro. I powiedziałem im coś takiego, że właściwie powinniście dopuścić konkurencję z tych małych i średnich i większych polskich firm, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, to za 5 lat przyjdą tutaj i tak do Was firmy chińskie, czy amerykańskie, czy TTIP, czy TCP, czy którakolwiek, czy ASEAN, czy którakolwiek z umów międzynarodowych coraz bardziej i przyjdą do Was giganci międzynarodowi i tak zjedzą tą Waszą marżę monopolistyczną. W związku z czym zastanówcie się, czy nie lepiej w ramach tutaj solidarności wewnątrz wspólnoty europejskiej dopuścić ten dodatkowy zastrzyk konkurencyjności, bo oni zadziałali w ten sposób, że właściwie przez pierwsze 5 lat była daleko posunięta. Pierwsze 5 lat istnienia Polski w Unii Europejskiej, czyli lata 2004-2010, daleko posunięta swoboda przepływu towarów. Od 5 lat słyszymy coraz więcej o różnych tak zwanych pozataryfowych ograniczeniach dla naszych producentów małych, średnich i większych. To koniec tej dygresji. Rozwój polskich firm, udomienienie potencjału wzrostu, przyjazne otoczenie prawne. Każdy rząd na początku planuje coś takiego, potem wychodzi zazwyczaj słabo. No my chcemy, niemniej jednak, nie zrażając się niepowodzeniami innych, chcemy bardzo głęboko wejść w ten temat. Mamy tutaj ambicje, żeby posługując się kilkoma rankingami na czele z Doing Business Banku Światowego, Heritage Foundation Report, rzeczywiście przynajmniej utrzymać, a najlepiej poprawić pozycję w kilku podstawowych miejscach, gdzie jesteśmy bardzo słabi, a bardzo słabi jesteśmy, właściwie jedni z najsłabszych jesteśmy w sądownictwie na przykład, czyli sądownictwo gospodarcze, długotrwałość, przewlekłość procesów, egzekwowanie wierzytelności. W biznesie to jest szalenie ważne, a tutaj słabości, niedoskonałości tego post-PRL-owskiego systemu sądowniczego. Ja jako w mojej poprzedniej roli prezesa banku widziałem gołym okiem to dramaty różnych firm, które ze względu na to upadały właśnie, że była takie przedłużone i dalekie od doskonałości, mówiąc eufemistycznie, procedury eliminowania sporów, litigacje sądowe i tak dalej. Zdając sobie sprawę z tego, że jesteśmy w tej pułapce średniego produktu czy słabego produktu, chcemy postawić bardzo mocno na innowacje. Dużo o innowacjach się mówi, gdyby tyle się robiło, co się mówi, to bylibyśmy już tam, gdzie dzisiaj Skandynawowie, ale chcemy bardzo mocno rzeczywiście zainwestować w innowacje, ale w taki sposób, żeby te inwestycje jak najlepiej zwróciły się gospodarce realnej. Do tej pory dość krytycznie obserwowałem to, co się dzieje w obszarze wydatków innowacyjnych, również ze środków unijnych. Mamy pobudowane najróżniejsze laboratoria, które w sumie wykorzystywane są w około 30%. I to niektórzy mówią, że jest liczba zawyżona, a więc marnują się. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ta wąska kładka i chybotliwa kładka nad przepaścią pomiędzy światem nauki i światem biznesu zamieniła się przynajmniej w jakiś solidny pomysł, pomost. Most, jeśli nie autostradę, prawda, tak jak to jest w Niemczech, czy chociażby we Francji. Będziemy na to patrzeć w kontekście projektów i PARP-owskich, i NCBiR-u. Będziemy też wspierać startupy, ale to jest szalenie modne hasło. Natomiast ja zwróciłbym Państwa uwagę na to, jakie ryzyka się wiążą z wypływem
tych najbardziej udanych polskich startupów, czyli znowu następny brain drain, prawda? Wczoraj otwierałem kolejny kampus, pierwszy dwa miesiące temu Google Campus, a wczoraj MIT Campus. No, bardzo fajnie, że się nawzajem inspirujemy, tylko ja to też postrzegam niestety jako mechanizm wyłapywania najzdolniejszych pomysłów i zabierania do Kalifornii. Nie ma się co obrażać do końca, nie ma się co zamykać, to na tym polega trochę też otwartość świata i jego piękno, że można tam sprzedawać swoją myśl, gdzie to się najbardziej opłaca. Ale dla mnie jako ministra rozwoju i wicepremiera tego rządu najbardziej mnie interesuje, żeby ta wartość zostawała w Polsce i w związku z tym będziemy starali się zaszczepić takie mechanizmy w ramach rozwoju startupów, żeby one jak najbardziej osadzały się tutaj w Polsce. Bardzo ważna jest dostępność kapitału, to na to należy popatrzeć w kontekście innego wielkiego polskiego problemu. Otóż ze względu na to, że mamy dość wysoki dług publiczny, że ze względu na to, że mamy bardzo szczupłe oszczędności prywatne i ze względu na to, że potrzebujemy wyższego poziomu inwestycji, bo dzisiaj poziom inwestycji do PKB to jest 19%, podczas gdy no, jako minimum powinien być około 24-5%. Na takim poziomie on był lub dużo wyższym w krajach, które przeżyły niezwykle udany proces transformacji, takich jak Finlandia, Niemcy w latach 50., 60., Korea w latach 70., 80., 90., na dużo wyższym poziomie. Już nie będę mówił o Chinach czy Japonii, bo to były przykłady wręcz skrajne. W Chinach, jako ciekawostkę powiem, w pewnych momentach inwestycje były na poziomie 47% PKB, czyli w ogóle jakiś ewenement, stąd zaliczają dzisiaj takie spowolnienie też było. I dlatego tak jak my patrzymy na dostępność kapitału, no to ponieważ tak, nie da się w prosty i szybki sposób wygenerować więcej oszczędności, bo jesteśmy w tym konsumerystycznym, konsumpcyjnym trybie życia, nie da się Polaków szybko od niego oduczyć, chociaż chciałbym, żeby troszeczkę się udało, żeby więcej było oszczędności, więcej inwestycji, mniej konsumpcji, no to szukamy tego kapitału, gdzie się tylko da, żeby go pozyskać na te inwestycje, które są bardzo potrzebne, o których dzisiaj mówiłem w kontekście klastrów, dolin i tych wyzwań makro i mikrogospodarczych. No i ten kapitał dostępny dzisiaj jest w miejscach, w których jeszcze jakiś czas temu nie był dostępny, a to z kolei wiąże się też z tą fazą kryzysu, w której jesteśmy. Otóż banki centralne świata, to taka krótki wstęp do tego, skąd ten kapitał. Banki centralne świata, żeby poradzić sobie z tym kryzysem, postąpiły dokładnie odwrotnie niż to, co robiły banki centralne 80 lat temu, jak się wielki kryzys zaczął. Czyli zaczęły drukować ogromne masy pieniądza. To się nazywa quantitative easing i w różnych formach ten pieniądz rozlał się po całym świecie, bo Bank Japonii stosuje to od 10 lat, Bank Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych od 8, a Europejski Bank Centralny od 4 lat na ogromną, gigantyczną skalę. W związku z tym keynesowskim troszeczkę mechanizmem radzenia sobie z tym kryzysem, keynesowskim bardziej od strony mechanizmów monetarnych niż fiskalnych, pojawiło się bardzo dużo tego pieniądza. Ten pieniądz jest w EBOR-ze, w EBI, on jest w Europejskim Funduszu Inwestycji Strategicznych, który został określony na poziomie 315 miliardów i te wielkie fundusze mają rosnący problem z zainwestowaniem tych pieniędzy w zachodniej Europie i w ogóle w świecie zachodnim. Mówi się, że luka inwestycyjna sięgnęła około 400 miliardów euro. Ja się obawiam, że ta luka inwestycyjna już nie zawsze pozostanie luką, ponieważ ona się wiąże z popytem na inwestycje w Unii Europejskiej. W związku z tym ta luka jest liczona tak, że w 2007 roku inwestycje wynosiły X, tam 2 biliony 900 miliardów, jeśli dobrze pamiętam, a dzisiaj wynoszą 2 biliony 500 miliardów. W związku z tym jest luka inwestycyjna, dążmy do tego poprzedniego poziomu, ale następują sekularne trendy demograficzne, zmiany na świecie takie, że obawiam się, że zachodnia Europa nigdy nie domknie już tej luki inwestycyjnej, chyba że zacznie z powrotem rodzić dzieci, no bo wtedy dziecko to jest inwestycja i wtedy będzie więcej już potrzeb inwestycyjnych, czyli powtórka modelu lat 50. do 80.
W związku z tym ten nadmiar, ten zalew kapitału dzisiaj tam istnieje. My mamy ogromne potrzeby kapitałowe, a tam jest ten nadmiar kapitału. W związku z tym dzisiaj jeszcze nikt tego nie wyłapał, tej mojej narracji, ale ja przed Państwem sam ją tutaj obnażę, bo prędzej czy później i tak Balcerowicz to zaatakuje, że no jak ty koledzy chcecie tutaj więcej inwestować, a nie macie tych oszczędności, w związku z tym będziecie się bardziej zadłużać, a w związku z tym jest sprzeczność z narracją co do zmniejszenia zadłużenia, zmniejszenia zależności, a więc też zmniejszenia zadłużenia wobec świata zachodniego. No ja na to mam taką odpowiedź, że no jasne, dlatego już dwa razy Państwu powiedziałem, że wolałbym, żeby to było z polskich oszczędności, ale nie jest z różnych względów, czemu możemy osobne seminarium poświęcić. I w związku z tym należy wykorzystać ten super tani, bo wynoszący zwykle, kosztujący zwykle 1%, 1,5% kapitał dostępny w krajach zachodnich. On jest dużo tańszy niż zagraniczne inwestycje bezpośrednie, które tu przypłyną, kupią kolejny polski bank czy kolejną polską firmę, bo one nie przypływają tu charytatywnie, tylko są co najmniej 20% stopę zwrotu, prawda? Nawet w dzisiejszym świecie, jeśli nie 20%, to 15%. Czyli tyle nas kosztuje kapitał, który ściągany był w poprzedniej filozofii strategii gospodarczej, a kapitał, który my będziemy z Jurkiem ściągać, Jurek, prawda? No, będzie nas kosztować procent 1 do 2 może ewentualnie, a więc dużo, dużo taniej. Dodatkowo jeszcze tutaj jest takie tajemnicze hasło, rola banku centralnego. Ja tego za głośno w różnych tam forach nie chcę opowiadać, może najlepiej to te wszystkie kamery, jakbyśmy wyłączyli, to bym wszystko opowiedział, a ponieważ one są tu włączone, to nie opowiem wszystkiego, tylko powiem tak, że w różnych krajach, powiem tak na okrągło, w różnych krajach zachodnich, czyli tych, do których my się zawsze porównujemy, że one są takie dojrzałe instytucjonalnie i takie mądre i takie bardzo wyważone gospodarczo, w tych krajach wszystkie banki centralne stosują już tak szeroki wachlarz mechanizmów wspierania gospodarki realnej, że jakbyśmy chociaż 10% tych mechanizmów i instrumentów mieli, to naprawdę byłoby dużo więcej środków dostępnych, prawda? Ja nie chcę za wiele, proszę nie mieć tego dzisiaj tego w tym względzie mówić, ale chciałbym rozpocząć dyskusję publiczną na ten temat i na pewno ją rozpoczniemy w najbliższych kilku miesiącach, jak mądrze wykorzystać potężne rezerwy walutowe banku centralnego, które dzisiaj są już na poziomie 100 miliardów euro, a wraz z kolejną perspektywą unijną one urosną do kolejnych 130-140 miliardów euro, bo minister finansów wymienia euro głównie w banku centralnym, bo jakby wymieniał na rynku, to złotówka gwałtownie by się umacniała, w związku z tym gwałtownie zmieniłyby się na niekorzyść warunki terms of trade polskiego eksportu. Z tego wynika, że należy myśleć o tych mechanizmach tak, żeby gwarancje tworzone poprzez tą wysoką bardzo pozycję walutową banku centralnego były utrzymane, ale jednocześnie, żebyśmy nie dopłacali, bo my dzisiaj, proszę Państwa, dopłacamy jeszcze do bogatych poprzez te rezerwy, tak? No bo generalnie my je utrzymujemy w 5 walutach. 35% w euro, 35% w dolarze i po 8-9% w australijskim dolarze, norweskiej koronie i brytyjskim funcie. I w tych 5 walutach inwestujemy w najniżej oprocentowane obligacje na świecie, jakie są tylko możliwe, bliskie zera. Czyli dajemy darmowy kredyt z naszych pieniędzy zagranicznym, superbogatym krajom, można tak powiedzieć, tak? No, tak jest dokładnie. A sami finansujemy się dużo drożej, bo nasze obligacje to 3%, kredyty korporacyjne 4%, kredyty dla małych firm i średnich to 7, 8, 9, 15, prawda? W związku z tym jesteśmy dzisiaj w swojego rodzaju paradoksie tego typu, że finansujemy bogatych, a sami siebie finansujemy potem po dużo droższym, dużo wyższym koszcie kapitału. I ostatni filar, super ważny, ekspansja zagraniczna. On jest dlatego bardzo ważny, że to on pozwala testować konkurencyjność naszych produktów, to on zmniejsza naszą zależność od zagranicy z punktu widzenia zakumulowanej pozycji inwestycyjnej netto, ponieważ poprzez wyższy eksport my zmniejszamy deficyt handlowy, dzisiaj nawet mamy nadwyżkę, a deficyt handlowy i bilans handlowy z kolei jest częścią składową strasznie ważnego parametru, który również przez ostatnie 25 lat nie podlegał dyskusji w kraju, a jest absolutnie fundamentalny, czyli bilans rachunku bieżącego. Bilans rachunku bieżącego składa się z bilansu handlowego w uproszczeniu i z bilansu kapitałowego i finansowego.
I my mieliśmy rokrocznie przez 27 lat ujemny bilans rachunku bieżącego, w związku z tym akumulowaliśmy sobie tą ujemną pozycję międzynarodową netto. Więc dzisiaj po raz pierwszy zmierzamy w kierunku malutkiej nadwyżki na rachunku bieżącym, trochę dzięki funduszom unijnym, co pozwoli nam zmniejszyć po raz pierwszy zależność od tego zagranicznego kapitału. Wracając do meritum, jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną, podniesiony poziom eksportu pozwala nam na repatriację kapitału poprzez nasze marże sprzedawanych produktów za granicą, a ekspansja naszych firm za granicą pozwala uzyskać wyższe stopy zwrotu niż możliwe do uzyskania w kraju przez te firmy. W związku z tym również służy dobrze gospodarce polskiej, pomimo że możecie Państwo powiedzieć, no jak to, ale przecież to jest eksport kapitału. No jest, ale jeżeli firma już wzrosła w danej branży tak mocno, że nie widzi perspektyw do dalszego wzrostu w Polsce, bo nasycenie tego bądź co bądź nie największego rynku świata i Europy jest już duże, no to powinna właśnie ekspandować po to, żeby zarabiać właśnie za granicą i żebyśmy my też stawali się rok po roku trochę tymi rentierami. Nie lubię tego słowa, ale powiedzmy, wiadomo, o co chodzi. Stąd marka polska, silne wspieranie eksportu. Ostatnio spotkałem się z takim Hindusem właśnie w Brukseli, jak byłem, który mówi mi, Brytyjczyk hinduskiego pochodzenia, czy my dalej jesteśmy taką potęgą w sprzedaży motorów. To taki przerywnik malutki, w sprzedaży motorów. No nie jesteśmy już taką potęgą, ale może coś minęło, może czegoś nie zauważyłem. A mówię, mieliście takie nieprawdopodobne motory, jak on się, Józek, nazywał, JSK 750, w latach 60. zalaliście cały rynek Indii, prawda, tymi motorami. No to musicie być do dzisiaj potęgą sprzedaży tych motorów, prawda, bo wygraliście wtedy z Hondą, z BMW. No my nie jesteśmy potęgą sprzedaży motorów, jak wiadomo, ale wspomniałem tej anegdotce dlatego, że jak genialnie się promuje kraj poprzez produkt. Ja nie wierzę w programy pod tytułem Silna Marka Polska, że będziemy wydawać tak jak PAIS dziesiątki milionów złotych na reklamy w CDF czy tam stacji BBC i tak dalej. Jaka to Polska jest piękna, ponieważ zobaczcie Państwo na Niemcy, które miały absolutnie i słusznie do zera zniszczoną reputację, prawda? Czy do zera absolutnego zniszczoną reputację po II wojnie światowej, a jednocześnie odbudowały ją głównie poprzez produkt. Poprzez wysokiej jakości Deutsche Qualität, prawda, i niemiecką gospodarkę. Więc patrząc przez ten pryzmat i posługując się już tutaj kilkoma elementami naszej strategii, jak specjalizacja branżowa, przyjazne otoczenie prawne, czy współpraca biznesu i nauki, patrząc tak horyzontalnie, jest strasznie ważne, żebyśmy promowali poszczególne polskie produkty, bo to poprzez nie podnosimy jednocześnie markę Polskę. I teraz pierwszy punkt, oferta finansowa, czy to było to, co mówiłeś o korzyściach z eksportu, czy oferta finansowa, to hasłowo, oferta finansowa dzisiaj dla eksporterów jest szalenie trudna i niedostępna, bo mamy jedynie PUKę. Nie chcę krytykować, bo tam na pewno ci ludzie bardzo ciężko pracują i też są mądrzy, ale to PUKę jest takie, że dam Ci kredyt eksportowy, jak dasz mi depozyt w tej wysokości, jakiej Ci ten kontrahent ma zapłacić. Mniej więcej w ten sposób. Czyli możemy udzielić Panu kredytu, jak Pan złoży depozyt w tej wysokości. To po co mi ten kredyt, jak mam taki depozyt? Prawda? Więc tak funkcjonuje dzisiaj KUKE. Czyli krótko mówiąc, dojrzałe agencje wspierania eksportu, jakie chcemy stworzyć w ciągu roku, dwóch lat, będą na pewno dużo bardziej agresywne w pozytywnym rozumieniu tego słowa na rynkach międzynarodowych, będą dostępne, będą dużo większą ofertę finansową dla naszych eksporterów dawały, tworzyły. Tu również taka krótka panorama, może nie tyle klastrów, dolin, które chcemy stworzyć, tylko pewnych możliwości, tak to nazwijmy na razie jeszcze bardziej delikatnie, bo nie chciałbym, żeby ta mapka gdzieś zaczęła już krążyć w domenie publicznej, chcemy ją jeszcze dobrze przepracować, ale pokazać na pewną logikę, prawda, że mamy na szczęście ten przemysł, on jest mniej konkurencyjny niż większość świata, ale poprzez odpowiednią politykę finansową, rozwojową, gospodarczą chcemy zwiększyć jego konkurencyjność. Konkurencyjność zwiększa się w klastrach i poprzez programy innowacyjne i te klastry zalążkowo już mamy, załóżmy tutaj klaster lotniczy, prawda, zbrojeniowy, Dolina Mleczna, Dolina Kolejowa,
odbudowujące się z popiołów nasze stocznie, prawda? Mieliśmy przecież znakomite tradycje stoczniowe, okrętowe. Chcemy wprząc w te mechanizmy rozwoju wszystko co jest dostępne dla nas. Mówiłem o tych dostępnych kapitałach z zewnątrz, ale przecież też mamy środki budżetowe trochę wydawane na inwestycje, przecież mamy zamówienia publiczne w wysokości 160 miliardów co roku, prawda? Mamy zamówienia zbrojeniowe, które chcemy realizować w najbliższych 6-7 latach w wysokości 100 miliardów złotych. To wszystko maksymalnie powinno wsiąkać w gospodarkę polską. Powinniśmy maksymalnie używać tych pieniędzy dla polskich firm, podczas gdy no, do tej pory większość dróg wybudowało nam firmy zagraniczne, prawda? W związku z tym z każdego euro, które tutaj wpłacała Unia Europejska, 70 centów zabierali z powrotem w postaci kontraktów pozyskiwanych dla siebie, a nasze trzy firmy budowlane, które mieliśmy, zbankrutowały na budowie autostrad, czyli no bardzo niedobrze się wtedy zadziało. Przykładowy program, którym tutaj pracujemy z PIR-em, właśnie powołany PIR, i PIR ma dzisiaj formę trochę karykaturalną z wiadomych względów, natomiast mechanizm taki jest stosowany przez wiele krajów i moim zamiarem będzie PIR przytulić bliżej do naszego ministerstwa po to, żeby wykorzystywać go dla programów rozwojowych bardzo konkretnych, prawda? Bo ja dzisiaj mówię o skali makrogospodarczej, mikrogospodarczej i o polityce gospodarczej, a gdzieś tam przecież najważniejsze są te konkretne posunięcia strategiczne i operacyjne w poszczególnych branżach. I tutaj pokazuję taki przykład, kolejnym mógłby być polski dron bojowy za 8 lat, prawda? I mamy już dzisiaj firmy prywatne, które produkują drony. Dzięki zamówieniom publicznym, dzięki zamówieniom Ministerstwa Obrony Narodowej absolutnie stać naszą polską myśl inżynierską, żeby zbudować polski dron, a dron jest pieśnią przyszłości, w związku z tym my trochę wyprzedzamy ten Zachód w tym przypadku, nie gonimy ich w ich produktach, czyli telefonach komórkowych, czy samolotach, czy samochodach, no bo chcielibyśmy tam być, ale nas tam nie ma, koszty wejścia są tak wielkie, że ciężko mi sobie wyobrazić, że tam będziemy, ale nanotechnologie, grafen, prawda, czy zwłaszcza te może schodząc piętro niżej na szczeblach abstrakcji gospodarczej, właśnie drony, czy prom na gaz, który za chwilę wszystkie promy będą na gaz za 10 lat, czy za 10 lat w wszystkich miastach Europy wszystkie autobusy będą jeździć prawdopodobnie na elektryczność lub na gaz, a nasz Solaris robi autobusy na elektryczność. Ale miasto Warszawa wybiera autobusy chińskie, bo są o 5 zł tańsze, prawda? Czy tam 50 tysięcy, nieważne o ile tańsze, w ten sposób nie tworząc sprzężenia zwrotnego pomiędzy naszymi producentami, tym co w Polsce zostaje jako wartość dodana, tak, czego się możemy nauczyć dzięki temu, a w błędny sposób rozumiejąc jakby wartość publiczną, która się z tego tworzy. To jest jeden z przykładów, mamy takich przykładów kilkanaście zbudowanych i pracujemy nad nimi bardzo intensywnie. W kontekście tej opowieści, którą tutaj Państwu przedkładam, się za 10 minut będę ją kończył, jest też taki aspekt, że my mamy bardzo dużo małych i malutkich firm. 99,8% naszych firm to są małe firmy według statystyki Eurostatu, kategoryzacji Eurostatu. No świetnie, że one są, ale małych firm nie stać tak na ekspansję międzynarodową. Małe firmy w dużo mniejszym stopniu eksportują, bo ich nie stać na prawników, na ludzi znających inne języki, z wiadomych względów. Nie stać ich na badania i rozwój. Nie mogą kupić innej zagranicznej firmy, mimo że same są bardzo efektywne, bo mają za mało kapitału. I wreszcie, last but not least, małe firmy płacą dużo drożej za kapitał. W związku z tym biegną z tym plecakiem, w którym jest więcej kamieni niż duże firmy. Dlatego strasznie ważne jest w podziale ról w gospodarce globalnej, żebyśmy mieli coraz więcej, coraz większych firm. A mamy ich bardzo mało. Championów globalnych to może mamy jednego, może mamy dwa, prawda, i to takie lekko naciągane, KGHM, Orlen. Dużych firm mamy w proporcji do Francji i Niemiec około dużych, według definicji Eurostatu, około
10 razy mniej, a więc 10 razy mniejsza możliwość rząd wielkości mniej. Więc wszystko, co chcemy tworzyć, przyjazne otoczenie biznesowe, zamówienia publiczne, zamówienia zbrojeniowe, organizacje branżowe, wsparcie eksportu, ma służyć też małym i średnim firmom, żeby stawały się coraz większe, bo prosta statystyka i obserwacja świata naokoło nas podpowiada nam, że większe mogą dużo więcej. Zaczynamy teraz pracować, bo nie znaleźliśmy za wielu dobrych projektów w szufladach, jeśli chodzi o uwolnienie polskiej przedsiębiorczości, to znaczy zmniejszenie biurokracji, uproszczenie systemu inspekcji. Dzisiaj jest 13 dużych inspekcji, które właściwie jedna za drugą mogą pójść do przedsiębiorcy, prawda? No, przynajmniej poagregowanie tych inspekcji, nigdzie jeszcze tego głośno publicznie nie powiedzieliśmy, więc proszę o niecytowanie, ale chociaż poagregowanie ich powodowało, że do firmy nie przyjdzie w poniedziałek inspekcja handlowa, we wtorek sanitarna, w środę, prawda, jakaś tam weterynaryjna, a w czwartek skarbowa. Także, żeby uporządkować ten proces, dla przedsiębiorcy jest to szalenie ważne. Chcemy zmniejszyć te obciążenia tego typu. Zyski z innowacji, o tym już mówiłem, pomogą budować kapitał. Kilka słów jeszcze o tym, co znalazło się w programie Prawa i Sprawiedliwości, programie naszego rządu. Ten dodatkowy ekstra bilion na inwestycje w ciągu najbliższych 7-8 lat, z czego on może być wygenerowany powyżej tej krzywej inwestycyjnej. Generalnie z takich źródeł właśnie jak fundusze unijne, które rzeczywiście w sensie wartości bezwzględnej, no one są bardzo wysokie. My chcemy w większym stopniu mówić o ich inwestowaniu, a w mniejszym stopniu o ich wydawaniu, bo uważamy, że w ten sposób one będą, nawet jeśli będą wracać do gospodarki w formie zwrotnej, to tym lepiej, bo będą ileś razy pracować dla gospodarki, a nie będą przepaloną dotacją często. W sektorze bankowym cały czas dzisiaj występuje nadpłynność, w związku z tym jak czasami ktoś pyta, czy ten podatek bankowy nie doprowadzi do gwałtownego spadku kredytów ze względu na mniejszą skłonność do udzielania tych kredytów, to moja odpowiedź jest, że ze względu na wysoką płynność, wysoki poziom kapitałów i wysoki poziom konkurencyjności pomiędzy bankami raczej takiego zjawiska bym się nie obawiał, aczkolwiek marginalnie w modelach ekonometrycznych oczywiście tak będzie, że co nieco spadnie ta dynamika. Ale też generalnie ja bym się tak bardzo tego nie obawiał, bo za wysoka dynamika kredytowa, znacząco przewyższająca nominalny przyrost PKB, prowadzi do pułapki kredytowej w sektorze prywatnym. A ten kryzys nauczył nas jednego, co też było taką mądrością ludową 10 lat jeszcze niedopuszczalną, że nie ma za wielkiej różnicy między długiem prywatnym a długiem publicznym. Irlandia miała 25% długu publicznego, czyli w ogóle prawie nie była zadłużona jako państwo, a nagle dzisiaj ciągnie tą kulę u nogi za sobą od wielu lat, dlatego że dług prywatny był tak wysoki ze względu na bankructwo sektora bankowego, że zakumulowany dług całego państwa ciąży nim i będzie jeszcze im ciążył przez najbliższe 25 lat. Więc to tyle o sektorze bankowym. Polski Fundusz Rozwoju, czyli ten nowy PIR, nad którym dzisiaj pracujemy w ministerstwie, chciałbym, żeby on charakteryzował się zupełnie innym podejściem, ale to też może ewentualnie, jakbyście Państwo byli zainteresowani, to mogę to bardziej rozwinąć. Wreszcie na rachunkach polskich firm jest dzisiaj na rachunkach bankowych polskich firm 230 miliardów złotych. Przy stworzeniu dodatkowych okazji inwestycyjnych, czyli stworzeniu popytu na inwestycje, wierzymy, że część tych środków może być użyta, uaktywniona. I może brakuje na tym slajdzie jeszcze tego, co pokazywałem wcześniej, czyli tych różnych planów Junckersa, EBOR-ów, EBI, czyli bardzo taniego kapitału zewnętrznego, który może również służyć dla celów inwestycyjnych i będzie służył dla celów inwestycyjnych. Czy tam nie ma warunków tak trudnych, że one nie są dla krajów takich jak Polska? Nie, no oni wręcz nawet jak byliśmy z Jurkiem w Brukseli 6 tygodni temu, to z dwoma komisarzami rozmawialiśmy, Timmermansem i Katainenem, i oni sami nam proponowali, żebyśmy jakieś projekty dawali, właśnie sugerując, że nie ma popytu na te projekty w Europie Zachodniej. Jakby był, to by nie byli tacy chętni, żeby się dzielić tym kapitałem, prawda? Oszczędności Polaków powinny pracować na nasz dobrobyt. To wiadomo, konieczność zmian w OFE, może tutaj
dwa słowa. No jesteśmy troszkę w pułapce tego OFE, bo poprzedni rząd skonsumował sobie połowę OFE, w związku z tym zrealizował korzyść budżetową ogromną. No my tego teraz w taki prosty sposób nie możemy zrobić, bo doprowadzilibyśmy do gwałtownego spadku cen akcji, bo dzisiaj 70 kilka procent dzisiejszych środków OFE jest zaangażowanych w akcje. Ja mam pewien plan, jak to dalej z tym postąpić, ale to musimy przedyskutować w węższych gronach najpierw. Dzisiaj też inwestycje rozwojowe, instytucje rozwojowe szeroko rozumiane, tak jak one są definiowane w Niemczech na przykład, czyli ten słynny kredyt Anstalt für Wiederaufbau, one są podzielone dzisiaj w Polsce pomiędzy 6, 8, 9 różnych instytucji. NFOŚ, WOŚ, PAR, PIR, BGK, PAIS, KUKE, każdy się zajmuje po trochu wszystkim, prawda? Czyli każda instytucja. Żeby udzielić dzisiaj zgody na inwestycje w PIR-ze, muszą być 4 komitety inwestycyjne. No. Ktoś był w komitecie inwestycyjnym czy kredytowym jakimś kiedykolwiek, to wie, co to oznacza. No naprawdę ten proces nie jest sprawny. W związku z tym mamy zamiar zintegrować te instytucje, powołać Polski Fundusz Rozwoju, w ramach którego zapewnić większy przepływ, lepszy przepływ informacji, lepszy podział zadań. Tu są inwestycje przedsiębiorstw, tu są akredytywy i wsparcie eksportowe. W jeszcze kolejnym miejscu inwestycje infrastrukturalne i tak dalej, i tak dalej. Więc chcemy inaczej skonstruować architekturę rozwojową głównych instytucji w naszym państwie. O zagranicznych inwestycjach trochę mówiłem. Ten slajd jest o tyle trudny dla naszego ministerstwa, że praktycznie 90% tego, co na tym slajdzie jest, zależy od innych ministerstw, a Polska resortowa powoduje, że moja chata skraja, to znaczy, no, co tutaj kolego szukasz w tym innym gmachu, prawda? Natomiast pani premier zdaje sobie z tego sprawę, kierownictwo partii też sobie z tego zdaje sprawę i stąd na przykład moja rola, prawda, mam być koordynatorem, jestem przewodniczącym Rady Rozwoju Gospodarczego, przewodniczącym Rady do Spraw Innowacji, właśnie dlatego, żeby stworzyć jak najwięcej mechanizmów koordynacyjnych, no bo każdy ma swoje zadania i każdy się chce z tych zadań wywiązywać jak najlepiej, więc tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Ochrony Środowiska, niesamowicie ważne, Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Socjalnej. Praktycznie nasz plan stworzenia e-administracji, elektronicznej administracji, żeby zminimalizować te wielkie oszustwa podatkowe, ZUS-owskie i inne, będzie planem bardzo przekrojowym i ten slajd jest jeszcze bardziej ambitny od tego, prawda? Bo już ten sam sobie będzie przez najbliższe 12 miesięcy burzył komfort życia wielu ludzi i instytucji, więc na pewno Państwo przeczytacie niewiele ciepłych słów pod jego adresem, ale stworzenie tego, no to naprawdę będzie nie lada wyzwanie. O tym, że polityka zakupowa powinna sprzyjać rozwojowi, już trochę powiedziałem. I ostatnie slajdy, jak chcielibyśmy przebudować tą architekturę rozwoju, czyli bardziej funkcjonalnie, a nie instytucjonalnie. Proponowany harmonogram kluczowych działań, bo gdzieś tam na koniec takiej opowieści zawsze powinny być dwie rzeczy. Kiedy to ma być dostarczone, w jakiej perspektywie i jakie są wskaźniki sukcesu, kluczowe wskaźniki sukcesu, które będą świadczyć o tym za 2, za 4, za 5, za 7 lat, że idziemy we właściwym kierunku i osiągamy pozytywne rezultaty. To harmonogram przedstawiam tutaj, jakiś przykładowe, wymierne cele na ostatnim slajdzie. Produkcja przemysłowa, żeby rosła szybciej niż PKB, bo wtedy będzie znaczyło, że jak się ona rośnie, w świecie otwartym, w Polsce, która jest krajem otwartym, to znaczy, że stajemy się coraz bardziej konkurencyjni w tej części gospodarki narodowej, która jest najbardziej cenna z punktu widzenia konkurencyjności, no bo nie chcemy mieć coraz wyższej konkurencyjności, nie wiem, turystycznej. No, może chcielibyśmy, no ale
prawda, ale i tak jej nie będziemy mieć za bardzo, bo słońca tyle jeszcze tutaj nie ma. I w związku z tym lepiej, żebyśmy rośli, żeby nasza konkurencyjność wzmacniała się w produkcji przemysłowej. Więc taki jeden KPI, prawda, jeden z takich wskaźników sukcesu. Drugi, liczba średnich i dużych przedsiębiorstw, że przekroczyła 22 tysiące, dzisiaj jest około 16-17 tysięcy. To jest według definicji Eurostatu, czyli firma, która ma powyżej 250 pracowników i powyżej 50 milionów obrotu. Udział wydatków na badania i rozwój w PKB dzisiaj szalenie niski, jeden z najniższych w Europie, 0,8, chcemy dążyć w kierunku 1,8, czyli pewne konkrety, prawda, z których będziemy mogli być rozliczani. Wzrost kredytów dla firm, wzrost inwestycji, ten wzrost kredytów dla firm w kontekście podatku bankowego nie będzie taki prosty w najbliższym roku czy dwóch, ale generalnie wierzymy w to, że powinny rosnąć kredyt dla firm, a nie w mniejszym stopniu kredyty konsumpcyjne czy kredyty hipoteczne. Bo kredyt hipoteczny również w tym ciągnionym rachunku makroekonomicznym nie daje takiej wartości dodanej jak kredyty dla firm. I dynamiki przykładowe są zaproponowane. Również wzrost eksportu i wzrost polskich inwestycji zagranicznych, za granicą polskich, polskiego ekspansji polskiego kapitału, polskiego kapitalizmu za granicą. Szanowni Państwo, zwijając te wszystkie wątki w podsumowaniu, mogę powiedzieć, że nie jest to prosta narracja, ponieważ ja nie chcę potępiać wszystkiego w czambuł, co zostało zrobione. Uważam, że że architekci polskiej gospodarki mieli prawo do popełniania błędów i nie jest proste ich ominąć w sytuacji transformacji, jakiej nikt nie przeprowadzał. Ale chciałbym zwrócić uwagę w podsumowaniu na kilka takich aspektów. Pierwszy, że sam wzrost PKB nie świadczy o sukcesie. Nasze PKB rzeczywiście wzrosło szybciej niż czeskie. Jakoś mam wrażenie takie, jak się myśli o well-being, o majątku Czechów, o ich poziomie życia, że taką różnicę, jaką mieliśmy 27 lat temu, a może i większą, mamy również dzisiaj. Może to wymagałoby jeszcze dokładniejszych miar, ale taki przykład myślę, że wolno mi użyć. Druga kwestia, którą zdecydowanie musimy dzisiaj zacząć zmieniać, to jest praca nad polskim kapitałem, żeby tego polskiego kapitału, a w ślad za tym polskiej własności, a w ślad za tym polskiego majątku pojawiało się jak najwięcej. Chcemy dla tego kapitału stworzyć jak najlepsze warunki funkcjonowania w kraju i w ekspansji za granicą, stąd tyle poświęciłem czasu również eksportowi. Czwartym komponentem kluczowym są inwestycje. Te kraje, które mało inwestują, historia ostatnich 40-50 lat potwierdza, że rozwijają się wolniej, więc my musimy więcej inwestować. Jest pewną niedoskonałością tego modelu, że najlepsze inwestycje są z krajowych oszczędności, bo Japonia, którą przywołałem na początku, ma najwyższy dług publiczny na świecie, ale jeszcze raz powiem prowokacyjnie, chciałbym mieć ich 250% PKB długu, a nie nasze 55%, bo ich 250% PKB jest w rękach japońskich, a nasze 50% w dużym stopniu jest w rękach niepolskich. W związku z tym oni przy 250% długu do PKB są w bezpieczniejszej pozycji niż my. Więc musimy odbudowywać tą polską własność. Dlatego inwestycje są tak szalenie ważne. Piątym komponentem jest jakość tych inwestycji, czyli inwestycje innowacyjne. Inwestycje, wracając do pierwszych slajdów, które dadzą nam najwyższą wartość dodaną, bo wtedy ten John w Nowym Jorku, o którym mówiłem Państwu, prawda, nie będzie siedział sobie w fotelu, palił cygarka, tylko i odcinał kupony od pracy czyjejś, tylko będzie współpracował z nami przy projektach i produktach o najwyższej wartości dodanej. To wszystko jest program gospodarczy. Oczywiście ponad tym jest wiele innych wymiarów, są pułapki i wymiary demograficzne, są problemy z polskim systemem zdrowia, z polskim systemem edukacyjnym, dalekim od doskonałości jest polski rynek pracy również, systemy emerytalne, które mamy. My będziemy starali się w ramach naszych kompetencji inspirować kolegów w rządzie, bo wiemy, co zrobić, żeby inne komponenty tego wielkiego ogólnonarodowego planu rozwoju były w pełni kompatybilne z naszymi planami rozwojowymi.
To jest nasze zobowiązanie, to jest zobowiązanie do stworzenia tego nowego modelu gospodarczego i temu na pewno chcemy się poświęcić, temu ja się na pewno będę poświęcał i może w tym momencie zatrzymam się. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, bo to mało. No, pierwszy raz widzimy zarys strategii oparty naprawdę na polskim interesie. A ponieważ jest nas dużo, ponieważ pół godziny zamieniło nam się trochę dłużej i bardzo dobrze, to bym proponował taką rozmowę. To już oczytam do 8. Tyle czasu, ile trzeba. Okej. Okay. Wow. Spracujemy z godziny. Na razie nie trzeba. 24 godziny. To mogę wam mówić. Dzień dobry. Pierwszy Janek Parys. Proponuję ograniczyć głosy do 3-4 minut, a to jest tylko pierwsze seminarium ze wszystkich. I proszę się przedstawiać dla celów relacji, o której nie wiemy, czy będzie. Dziękuję bardzo, Jan Parys. Panie premierze, po pierwsze bardzo dziękuję. Natomiast chciałem się zapytać, czy pan ma świadomość tego, że tak naprawdę to pan ma 3 lata? Dlatego, że efekty muszą być w ciągu 3 lat, żeby je społeczeństwo odczuło. A później jest ten 4 rok potrzebny, żeby do świadomości ludzi sukces dotarł. Więc tak naprawdę, żeby mieć przed wyborami coś do powiedzenia, do pokazania, to tego czasu jest krótko. Drugie, to chciałem powiedzieć chociażby na tle tego, co się wczoraj stało w Unii Europejskiej, że bardzo bym prosił, żeby pan razem z kolegami przestudiowali przypadek Berlusconiego. Ponieważ w momencie, kiedy Berlusconi jako premier wszedł w konflikt z Unią Europejską, a właściwie z panią kanclerz Merkel, to wystarczyło 7 dni, żeby go zmusić do ustąpienia przy pomocy presji czysto finansowej. I tak jakby sugerowałbym, żeby panowie przestudiowali ten przypadek, żebyśmy byli przygotowani, żeby nas coś takiego po prostu nie spotkało. Ja się w pełni zgadzam, że kazus Japonii jest bardzo interesujący, ale myślę, że on jest ważny nie tylko dlatego, mówimy tu o finansowaniu długu, że Japonia jest zadłużona u siebie, u swoich obywateli. Chodzi o to, że ona się zadłuża za darmo. Po prostu. No i to jest tak jakby sposób, do którego należałoby dążyć. Także to z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego też nie tylko ze względów etycznych chcemy wykonać nasze główne zobowiązania przedwyborcze. To znaczy sądzimy, że przekazanie społeczeństwu więcej środków też socjalnych będzie zarówno pełniło charakter prospołeczny, miał charakter prospołeczny, jak i charakter prorozwojowy, prodemograficzny. To nie stanie się tak bardzo bezkosztowo, bo oczywiście część z tych wydatków z 20-22 miliardów pójdzie na import, a więc pogorszy te mechanizmy rachunku bieżącego, równowagi rachunku bieżącego i rachunku handlowego, ale z drugiej strony Polska jest raczej w ogonie wśród krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wydatki społeczne. Charakterystyczne była mapka pokazana przez Gazetę Rzeczpospolita 2 tygodnie temu, gdzie Polska po dodaniu 500 zł na dziecko do puli wydatków socjalnych plasowała się wśród krajów o jednych z najniższych wydatków socjalnych, prawda? Czyli jak ktoś usiłuje powiedzieć, przekazać taką narrację, że nas nie stać na to zupełnie, może nie jest to takie proste znaleźć oczywiście 20 miliardów, ale że to jest błąd, ponieważ
ponieważ jesteśmy bardziej socjalni od innych, no to otóż w Europie tak zupełnie nie jest, prawda? W związku z tym my chcemy nie tylko za 3 lata mieć coś do pokazania, ale w tym roku mieć do pokazania coś społeczeństwu, bo to wszystko musi rzeczywiście też być zintegrowane z planem finansowym, ze planem stabilności finansowej, a ten plan z kolei w dużym stopniu zależy od domykania tych luk, a więc od niedoskonałości instytucjonalnej, o której też dzisiaj mówiłem. Druga kwestia, przestudiowanie tego case'u, ma Pan absolutnie rację, dlatego przede wszystkim ta zależność długu państwowego od kapitału międzynarodowego jest ogromna. Nie ma się co też pocieszać, że Włosi mieli 125% długu do PKB w tym czasie, kiedy właśnie przeprowadzano tą operację. Nawet muszę powiedzieć tak trochę wbrew wyobrażeniom niektórym, że to się dzieje za jakimiś zamkniętymi drzwiami. Na tym rynku finansowym byłem 20 lat i przez co 3 miesiące w tych Nowym Jorku, w Londynie rozmawiałem z tymi wszystkimi graczami finansowymi, czyli z tymi funduszami inwestycyjnymi, funduszami powierniczymi, private equity i tak dalej. Po prostu głosują nogami. Jeżeli ktoś z większych funduszy i z bardzo wiarygodnych funduszy przestaje kupować obligacje jakiegoś kraju, to inni też przestają kupować obligacje tego kraju i wtedy jest samosprawdzająca się przepowiednia. Więc my musimy rzeczywiście dążyć do tego, żeby mieć znowu właśnie tej więcej własności polskiej. No i trzeci punkt o Japonii, jak najbardziej zgadzam się, nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, to może powiem, że 10-letnie obligacje japońskie mają koszt przewyższający tylko niewiele, zero, liczbę zero, prawda, czyli jest absolutnie zerowa polityka stóp procentowych, a 2-letnie obligacje japońskie mają na przykład ujemną stopę procentową, więc jak ktoś by chciał zainwestować, to musi jeszcze dopłacić, podobnie jak zresztą szwajcarskie, prawda, bo śledzicie pewnie część z Państwa te dane z rynków finansowych. Więc to są kompletnie nieporównywalne sytuacje i dlatego tak bardzo misleading, tak bardzo wprowadzające w błąd są wszelkie rady mainstreamowych ekonomistów, którzy porównują nas do krajów na zupełnie innym etapie rozwoju. My powinniśmy się, jeśli cokolwiek, porównywać do tych samych krajów, jak one były na naszym etapie rozwoju, czyli jakieś 30 lat temu albo 40, te najbogatsze. A Hiszpania powiedzmy 15 lat tam na przykład. Okay. Proszę. Ja. Proszę się przedstawić. Trzeba naciskać. Dzień dobry. Moje nazwisko Kurnicki, Andrzej Kurnicki. Ja jestem kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości Uczelni Wazarskiego. Rynkami kapitałowymi to zajmuję się już od 30 lat, głównie w Stanach. Ponad 15 lat ja pracowałem w Leigh Mason Prudential i Merrill Lynch. I prowadziłem swoją firmę doradczą w zakresie szkoleń dla kadry menadżerskiej w Stanach z moim partnerem John Sebraski, były wiceprezes General Electric. Ale to bardzo interesująca prezentacja, panie premierze, i te wszystkie mechanizmy, których pan opowiada, szczególnie te mechanizmy rynkowe, pozyskiwania kapitału, wejścia na zewnątrz. Wie pan, przyglądam się temu, ale też i z racji prowadzenia zajęć na studiach MBA i na studiach brytyjskich, porównywałem programy w Polsce, które są oferowane na uczelniach, to większość, wie pan, nie trzyma standardów tych najlepszych. Jeżeli pan chce wygrać, to pan musi mieć za sobą nie tylko zaplecze wokół siebie w ministerstwie, ale również tą kadrę, ja bym powiedział, menadżerską w tych instytucjach, na których będzie pan mógł oddziaływać. I na uczelniach. I na uczelniach również. Program uczelni jest słaby. Ja porównywałem na przykład programy, mamy brytyjski program Cambridge University, to jest średni, dobrej klasy. Ale jak zacząłem patrzeć na to, co jest w ofercie London Business School, Harvard, Wharton, Stanford to technologie taka propos. Mój syn akurat w tej chwili pracuje w San Francisco jako doradca Williamsa, to jest największy gość w zakresie Business Angels. Jak ta cała procedura polega, to u nas nawet tego zamiastki nie ma, chyba. I musi pan to, te rzeczy poprzez te instytucje, których pan będzie miał wpływ, typu PIR, typu pan nie wspomniał tutaj o PZU. Oczywiście można w PZU mieć absolwenta Harvardu, ale wie pan, jaką on decyzję podejmował od przyjęcia JOR-u za 1,6 mld i tak dalej. No to się nadaje nawet na prokuratora, ale nie w tym rzecz. Bank PKO BP też. Ileś pary instytucji, gdzie ten kapitał jest.
Pan może, panie premierze, mieć kapitał nawet 200 miliardów, ale jak pan nie znajdzie ludzi, którzy pociągną tą gospodarkę i w kraju, i na zewnątrz, to pan nie wygra. Ja nie mam do tego żadnych wątpliwości. Rozmawiałem kiedyś ze swoim przyjacielem, absolwentem też mojej uczelni, Johna Hopkinsa i Harvardu, Timothy Geithner, to był minister skarbu. Powiedział, słuchaj, mój sukces to jest moja kadra. Ja wygram dlatego, że mam ludzi wokół siebie. Od prawników do tego, moim doradcą jest, mówię, Rubin, były minister of Treasury do z Goldman Sachs, partner do tego. Larry Fink, przewodniczący Rady, prezes Black&Rack. To są wszystko ludzie eksperci. I oczywiście część ze środków akademickich. Tu paru razy spadło z Harvardu, Summers i tak dalej. Ja konsultuję, ja wiem, ja podejmuję decyzje. Ale to, co decyduje u mnie, to mówi, to są kadry i zaplecze ludzi, na których mogę liczyć, których zwołam. Jak pan taki zespół przygotuje wokół siebie, panie premierze, i w tych spółkach, do których będzie pan oddziaływał, to pan wygra. Inaczej nie da rady. Ja w tej chwili obserwuję, kto idzie do spółki Skarbu Państwa. Mam pewne wątpliwości, czy jest to klucz merytoryczny, czy raczej no, partyjne osiąganie. No, przepraszam, tak, ale tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Co do tego pierwszego, to trzeba się zgodzić, że system edukacyjny, system kształcenia w Polsce na pewno jest daleki od doskonałości i trochę oderwany od rzeczywistości. Dziś z paroma profesorami akurat się wcześniej spotkałem i wszyscy oni mówią, że mało jest tak zakonserwowanych środowisk po PRL-u, jak akurat środowisko profesorskie, prawda? I to, ale to, są i to, dobrze, to, tutaj są. Ale ja wierzę, nie wątpię na pewno i nie chcę tutaj obrazić, Panie Boże, wszystkich profesorów, ale rzeczywiście jest to na pewno problem. Dlatego też na jednym z slajdów pokazywałem, jak mocno zależny jest nasz program od innych resortów. W tym przypadku od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pewnie się zgadzam. Myślę, że teraz przedziera się to do świadomości politycznej i społecznej coraz bardziej to, o czym pan powiedział, więc liczę na to, że te programy będą coraz lepsze w tym względzie. Druga kwestia, duże spółki Skarbu Państwa, tak, jak najbardziej, nie było na to czasu, ale duże spółki Skarbu Państwa, polscy czampioni, w większym stopniu są i będą wkrótce angażowani w różnego rodzaju przedsięwzięcia, ale będziemy starali się tutaj test rynkowy stosować, to znaczy nie chcemy, broń Boże, ręcznie nakazywać czegoś, bo chcemy, żeby rynek to testował, ale chcemy ośmielić ich i do większej współpracy, i do większej ekspansji za granicą, i do współpracy z polskimi dużymi średnimi firmami. A PZU i PKOBP, które pan wspomniał, to są wręcz w jakimś rachunku ekonomicznym, można by je pokazać jako kolejny element realizacji tej strategii, prawda? Bo jak się ma PIR i tworzy się polskiego łosia, czyli polskiego drona, czy polskiego Batorego, czy cokolwiek, to potrzeba montażu linii finansowo-derywatowo-kredytowych pod realizację tego projektu inwestycyjnego, a więc składanki finansowej, a więc equity z PIR-u, a więc kredyt z banku, a więc PZU coś ubezpiecza, prawda? A PKOBP daje 500 milionów złotych na coś tam, a oprócz tego jeszcze gwarancje z BGK-u, tak? No tak się odbywają inwestycje na świecie, jak na pewno pan się orientuje. Więc jak najbardziej chcemy je wprząc, ale chcemy zrobić to bez naruszenia praw akcjonariuszy mniejszościowych, z pełnym poszanowaniem prawideł rynku. A ja zawsze w takich sytuacjach, jak ktoś się niepokoi, mówię dokładnie tak samo, jak robią to Niemcy czy Francuzi. Tak? Czyli no, w Unii Europejskiej chcemy być absolutnie koszerni i nie wykroczyć, broń Boże. Ale Amerykanie też robią. No to tego nawet tak aż dokładnie nie wiem, bo ale w tamtych krajach byłem, widziałem na własne oczy, prawda? Mogę powiedzieć, że nie chcemy tej cienkiej, czerwonej linii przekroczyć. No i trzecia kwestia, której pan poruszył, czyli jakość kadr, no to jak to mówią Amerykanie, I couldn't agree more, no oczywiście, jasne. Tutaj może tylko taka mała refleksja, że gdyby się nam udało ściągnąć trochę zdolnych ludzi, którzy wyjechali za granicę z tych dwóch milionów ludzi, to korzyść byłaby potrójna czy popiątna, a jedna z tych korzyści by właśnie na tym polegała, że oni poznali funkcjonowanie instytucji w bardzo dojrzałych krajach.
w Wielkiej Brytanii, w Londynie, we Francji i tak dalej. Więc wracając tutaj do Polski, oprócz know-how, kapitału, oprócz tego, że płaciliby tu podatki, tworzyliby wartość dodaną, jeszcze przynieśliby ze sobą znakomite doświadczenie, jak funkcjonują dojrzałe instytucje regulacyjne, ministerialne w jakimś tam City of London, w Londynie, prawda, w Irlandii i tak dalej, i tak dalej. No to tylko jest jedna 15 odpowiedzi zapewne na to pytanie trzecie, bo sam w sobie to jest temat rzeka. W jaki sposób poprawiać jakość polskich kadr, polskiej administracji. No my mamy na to plan, akurat ten slajd wyrzuciłem, bo... Panie premierze, ale pan jeszcze tylko wtrącę szybko. Tak. To się udało, wie pan, Irlandczykom. Ile inwestycji ze Stanów? Tak, ze Stanów do Irlandii, wie pan, że niesamowicie. Real estate, projekty, know-how. Irlandczykom, pamiętam ten lobby, bo akurat pracowałem na inwestycji z Irlandczykami częściowo. Masę tego kapitału. Nie bardzo takie porównania do mnie trafiają, bo najmniej, nie tylko z tego względu, Józef, bo małe kraje, mały kłopot, duże kraje, duży kłopot. W małych krajach dużo prościej jest pewne rzeczy zrobić. Hongkong, Singapur, prawda, Irlandia, 4 miliony. Dużo prosi. Choć podziwiam za sukces, bo oczywiście Irlandia była biednym krajem 45 lat temu. Akurat znam Irlandczyków mnóstwo, bo pracowałem z nimi 10 lat prawie. Natomiast no, mieli ogromne ulgi kapitałowe. Nie chcę w Irlandię teraz, wszystko wiem o Irlandii, ale myślę, że to nie jest prosty przykład dla nas dzisiaj. Nie możemy skopiować modelu irlandzkiego, o tyle powiem. Nie możemy dzisiaj. Nie mówię zresztą o tym, że wszyscy Irlandczycy mówią po angielsku, a to się zawsze przydaje w inwestycjach międzynarodowych, a my jeszcze tak nie za bardzo. Proszę. Tylko proszę pilnować mnie, bo jeszcze 4 minuty. To będzie mieć bardzo. Tak. Radomiec Wyjdź, jestem doktorem nauk o zdrowiu, wieloletnim dyrektorem przemyśla farmaceutycznym i od 1 lutego wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Mam, z uwagą słyszałam wystąpienie pana premiera i bardzo serdecznie dziękuję. Mam kilka takich odniesień dotyczących funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego naszego, jego potencjalnych zagrożeń i ogromne pytanie, quo vadis farmacją w ogóle. Panie premierze, nawiązując do tej innowacyjności, przemysł farmaceutyczny jest tą branżą, która najwięcej inwestuje w innowacje w ogóle na poziomie europejskim. Jest najbardziej innowacyjnym przemysłem. To, co my na przykład mamy kilka takich naszych wskaźników, że nasze wydatki na ochronę zdrowia są jedne z najniższych w Unii Europejskiej, niestety również pośród krajów OECD. Nasze ceny leków są również jedne z najniższych w Unii Europejskiej, niestety również w krajach OECD. Instrumenty polityki lekowej, jak mamy, są niebywale zubożone, tak naprawdę sprowadzają się do bardzo restrykcyjnej polityki refundacyjnej, jeśli to w ogóle można nazwać polityką. Jest to wielkie ograniczenie, znamy ona tylko i wyłącznie ograniczenia. Z czego to się bierze? Uważam, że gospodarka lekami i myślenie o lekach jest obwarowane grzechem pierworodnym, jakim jest, że leki to tylko wydatki. Nie, to nie tylko wydatki. To, co medycyna i farmacja zrobiły przez ostatnie 150 lat, miało ogromny wpływ, choćby na wydłużenie naszego przeciętnego życia, tak? Które mamy wydłużone prawie podwójnie przez okres tylko 150 lat. Jednocześnie trzeba po prostu popatrzeć na przemysł farmaceutyczny poprzez efekt zdrowotny, jaki ma na poprawę stanu zdrowotnego naszych obywateli, samym tym, to jest jeden z naszych podstawowych resursów gospodarczych, jednocześnie przemysł jako wielki potencjał. Bo do czego chcę nawiązać? Nasz Warszawski Uniwersytet Medyczny ma historię 200 lat. Szkoli kadry, mamy kompetencje, mamy niebywale zaplecze kompetencyjne na poziomie europejskim. Jesteśmy centrum badania klinicznych w ogóle w Europie i wynika to przede wszystkim z dobrej praktyki, jaką stosujemy. W dniu dzisiejszym na przykład chciałabym po prostu zwrócić uwagę i może na tej swojej agendzie postawić i przyjrzeć się bardziej przemysłowi farmaceutycznemu, nie tylko żeby ta polityka była zamknięta w obrębie Ministerstwa Zdrowia, bo niestety potrzebujemy coś takiego jak
Thinking Out of Box, który po prostu włączałby również inne odpowiednie resorty i myślę, że ogromny potencjał jako kraj mamy w tym zakresie. I jako krajowy przemysł, jak również do inwestycji zagranicznych w Polsce, który w dniu dzisiejszym również ma wpływ. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ten przemysł rzeczywiście jest przemysłem na bardzo wysokich marżach pracującym, czyli tam marże czasami są 1000%, prawda? Ale też wiemy, z czego wynika, jest przemysłem, który bardzo mocno polega na własności intelektualnej i na prawie patentowym. Ciężko nam się wedrzeć do tego świata, ale tu akurat też polski przemysł farmaceutyczny nie został aż tak mocno zmasakrowany jak w innych branżach. I w lekach generycznych, w lekach prostszych, homeopatycznych mamy całkiem spore sukcesy, jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż. Jednak tutaj spodziewałbym się raczej powolnego procesu poprawy warunków funkcjonowania tego sektora w Polsce. A to dlatego, że tak strasznie dużo środków trzeba inwestować w badania i rozwój w poszczególnych produktach, że nie mamy firm, które na to stać dzisiaj, żeby konkurować na tych najwyższych półkach światowych. Wczoraj byłem w jednym z instytutów w Warszawie i profesor, szef tego instytutu opowiedział, że mają znakomite osiągnięcie Instytut Nowych Technologii konkretnie, bo sprzedali do Sanofi, firmy Sanofi, pierwszy patent na szczepionkę przeciwnowotworową za 300 milionów euro, czyli gigantyczny sukces, wielka kwota. No, 300 milionów euro, prawda, nie słyszałem o tym w gazecie, nie przeczytałem sobie, myślę, no mało wiem, bo powinienem. Gdzie to było i gdzie to się zadziało, tak? No ale potem on mi dopowiedział, mówi, no ale lwia część z tego poszła do klinik niemieckich, ponieważ badania w warunkach klinicznych nie mogliśmy my tego przeprowadzić, tylko i wyłącznie mogły to zrobić te konkretne kliniki niemieckie. Więc marża z tego badania, które jest gigantycznym sukcesem polskiej grupy naukowców, doktorów, profesorów tam z tego instytutu, szczepionka przeciwnowotworowa, w ogromnym stopniu podzielona zostanie następująco. Tak jak z tym Johnem w Nowym Jorku, to ta będzie wyglądać dalej. 50% Sanofi za produkcję i później uruchomienie tego, jeśli się okaże sukcesem rynkowym, czyli jakieś ryzyko oni też ponoszą, ale raczej będzie. 30% klinika w Niemczech, która prowadziła badania w tym zakresie i 20%, czyli całkiem fajny sukces, ten polski instytut, ale jakieś też koszty on poniósł, w związku z tym netto marża z tego wynalazku pewnie będzie gdzieś tam 5-10%. I proszę Państwa, to jest pozytywny przykład. My byśmy 5-10 lat temu niczego takiego nie zrealizowali. Więc ja jestem przeszczęśliwy, że ten przykład usłyszałem, tylko on pokazuje na tej drabinie walki o najwyższe marże na świecie, prawda, gdzie my jesteśmy. No jesteśmy gdzieś, jakbym miał poprawić Wam humor, to bym powiedział w 50%, prawda, w połowie drogi, ale czasami mi się wydaje, że jeszcze tam nie jesteśmy, że jeszcze jesteśmy przed tą połową drogi, prawda. Więc zgadzam się z tym, potencjał jest wielki, do pewnego stopnia go wykorzystujemy, na pewno też w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i naszych programów rozwojowych będziemy tę branżę bardzo mocno, nie chcę powiedzieć wspierać, bo to się trochę kojarzy z takim socjalistycznym wspieraniem, ale tworzyć warunki do jak najlepszego funkcjonowania tej branży w kraju i za granicą. Moje nazwisko Zdzisław Sokal. Jestem doradcą prezydenta Rzeczpospolitej do spraw ekonomicznych, jednocześnie przedstawicielem pana prezydenta w Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej doświadczenie ostatnie to zarząd Banku Centralnego, stąd w jakiś sposób bardzo krótko, ale odniosę się do kwestii dotyczącej bankowości centralnej. Panie premierze, gratuluję prezentacji. Gratuluję optymizmu i to dobrze właśnie, bo to jest potrzebne nam po prostu. W końcu musimy uwierzyć, że coś możemy zrobić, mamy możliwości ku temu. Natomiast rzecz w szczegółach. Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii,
które zresztą wymagają długich dyskusji, prawda? Bo w ogóle ta prezentacja i program jest, wydaje się, bardzo fajny. Ja dzisiaj skończyłem zresztą prawdopodobnie jak pan premier spotkanie z Bankiem Światowym. Wcześniej mieliśmy możliwość dyskusji z IMF-em. Dzisiejsza informacja, bardzo dobra informacja w zakresie oceny sytuacji polskiej gospodarki, polskiego budżetu. Przedłużona jest linia kredytowa FCL, Flexible Credit Line, prawda, w kategoriach takich, że fundusz widzi możliwości zmniejszenia tej kwoty kredytu, co jest bardzo pozytywne i daje pozytywny sygnał o sytuacji, prawda. Chcę powiedzieć, że to jest zupełnie odwrotnie. A druga sprawa, jeszcze to wczoraj właśnie była prezentacja projekcji finansowej, projekcji przyszłości na 2016 rok w Banku Centralnym w NBP-ie i wzrost gospodarczy w Polsce, o którym pan premier mówił, 3,8, prawda? Czyli można powiedzieć w ten sposób, że podobnie wskaźniki, które, że tak powiem, rząd przedstawił, są akceptowalne. Inaczej to wygląda w mediach i w środowiskach polskich. Nie będę wskazywał instytucji, które w sposób bardzo jednoznaczny podważają, jak gdyby do niedawna jeszcze z wielkim optymizmem odnośnie kwestii budżetowych. Dzisiaj są duże wątpliwości. Nie będę mówił o instytucjach, które to robią, natomiast część z Państwa sobie zdaje sprawę, o tym mówię. Panie premierze, jeśli chodzi o kwestie istotne, to inwestycje. Wspominał Pan o inwestycji i tak naprawdę w inwestycjach mamy dwa podstawowe elementy. To jest kwestia pracy i kwestia kapitału. Kwestia pracy, odniosę się, proszę Państwa, do rzeczy, które ma miejsce w tej chwili w dyskusji bieżącej, a mianowicie kwestii ustawy emerytalnej, która jest krytykowana, która jest w różny sposób, że tak powiem, negatywnie ustawiana i rzeczywiście nie ma rozwiązań zupełnie dobrych. Kwestia demografii, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie jest jednoznaczna. Natomiast chcę powiedzieć, że dotychczas w polityce emerytalnej uwzględniano jeden z elementów na zbilansowanie się kwestii emerytalnej, kwestii w polskich warunkach zasobowych mają trzy podstawowe elementy, nie mówię o szczegółach, bardzo ogólnie. To jest kwestia tego wieku emerytalnego, czyli powiedzmy czasu, do którego pracownicy pracują, który był wydłużony decyzjami ostatnimi w Polsce, ale bardzo ważna kwestia i ona wpływa korzystnie na zbilansowanie się w krótkim okresie czasu. Natomiast dwa pozostałe, to jest aktywność zawodowa i start zawodowy, bardzo, bardzo ważne elementy. Aktywność zawodowa, proszę Państwa, która w polskich warunkach do 2013 roku krzywa rosła, 13 rok nastąpiło spłaszczenie i spadek w dół. W tej chwili mamy 56% wskaźnik właśnie aktywności zawodowej. Odniosę do naszych sąsiadów 80 i wyżej, prawda? Co to znaczy? To znaczy, że w polskich warunkach połowa społeczeństwa w wieku produkcyjnym po prostu pracuje, cała reszta gdyby nie ma możliwości. I w tej materii jest dużo do zrobienia. Druga kwestia, czy trzecia tak w kolejności, to jest sprawa startu zawodowego. Bardzo późno zaczynamy pracę. Nie chcę chodzić w szczegóły, ale w Polsce ocenia to się według różnych prognoz 23-24 lata. Co to znaczy? Nie mamy po prostu szkolnictwa zawodowego, nie ma możliwości, proszę Państwa, to co tutaj przed chwilą kolega mówił o kwestii jakości czynnika ludzkiego jest rzeczywiście bardzo ważna rzecz, ale mili Państwo, my nie mamy szkolnictwa zawodowego. Państwo wiecie doskonale, że znalezienie hidraulika w tej chwili, posadzkarza, to jest wielki problem. Stąd wiele się w tej materii trzeba jak gdyby napracować, prawda? I ten element jest bardzo ważny. Druga kwestia, o której pan premier mówił, to jest kwestia inwestycji, czyli kapitału. Skąd wziąć kapitał? I trzeba sobie zdać z jednej sprawy, która jest w Polsce bardzo zła, a mianowicie struktura oszczędności, proszę Państwa. Tak naprawdę inwestycje realizuje się z oszczędności albo krajowych, albo zagranicznych. W strukturze polskich oszczędności mamy sytuację taką, że na poziomie około 17% to są oszczędności długoterminowe, natomiast około 50% to są oszczędności krótkoterminowe, mające charakter depozytów na rachunkach bardzo często awista, prawda, krótkoterminowych. Stąd wyzwanie, co zrobić, po pierwsze, żeby zmienić strukturę oszczędności, żeby można uniknąć tej sytuacji, która ma miejsce na dzień dzisiejszy i niestety po części będzie trwała w przyszłości, a mianowicie nie finansować długich inwestycji krótkim pieniądzem. To jest tak jak w małym biznesie, podstawowy grzech, prawda? Jak to zrobić? Pan premier wspominał o OFE.
niestety to doświadczenie pamiętamy wszyscy, dlatego że no, nie wiem jak z tego wyjść, po prostu efekty związane z nacjonalizacją, ja nie chcę wchodzić, czy to było z punktu widzenia, że tak powiem, budżetu dobre czy złe, zbilansowania się ZUS-u, natomiast niewątpliwie społeczeństwo polskie poczuło się oszukane i będzie bardzo trudno zrobić. Chcę powiedzieć, że dzisiaj w trakcie spotkania z Bankiem Światowym bardzo mocno rozmawialiśmy na temat właśnie tych kwestii. Jeszcze jedna rzecz. Kwestia bankowości centralnej. Pan premier, gdyby wskazywał na możliwości skorzystania, mówiąc krótko, z niestandardowych instrumentów polityki monetarnej. Chcę powiedzieć tak, że ja, ponieważ była taka sytuacja, kiedy stary rząd już praktycznie rzecz biorąc kończył swoje funkcjonowanie, nowego nie było. Były wypowiedzi polityków właśnie bardzo odważne o tym, że mamy tam kwoty bardzo duże do wykorzystania. Niestety odbyło się bardzo negatywnie na rynku, na ocenie, na rynkach finansowych. Chcę powiedzieć, że o tych kwestiach, w których można dyskutować, zgadzać się bądź nie, natomiast wydaje się, że gdyby używanie niestandardowych instrumentów inżynierii monetarnej powinno być stopniowalne. Póki co w polskich warunkach mamy tradycyjne, konserwatywne instrumenty inżynierii finansowej, poczynając od kwestii stóp procentowych poprzez możliwości wykorzystania takich elementów chociażby jak wielkość rezerwy obowiązkowej, etc. Również to, co pan premier mówił, kwestia nadpłynności w sektorze bankowym, no i w końcu coś, co się nazywa, wydaje się, policy mix, czego mamy dobre początki, dlatego że chcę państwu powiedzieć, że po raz pierwszy od 10 lat, nie wiem, ja nie pamiętam od ilu, ale 10 lat ostatnio pamiętam, była wigilia w Ministerstwie Finansów, na którym byli przedstawiciele właśnie sąsiadującej instytucji Banku Centralnego Narodowego Banku Polskiego. To jest ta sytuacja, gdzie o tych kwestiach właśnie policy mix powinno się relatywnie mało mówić, a bardzo dużo do zrobienia jest rzeczywiście. I w końcu ostatni element, kwestie quantitative easing, czyli luzowania ilościowego, które wydaje się, że gdyby mówić, to mówić w kategoriach rzeczywiście ciszy gabinetowej i być może dyskusji akademickiej, merytorycznej, bo rzeczywiście ma to miejsce. Natomiast pytanie jest zasadnicze, czy to jest czas na to dzisiaj, tym bardziej, że jak popatrzymy sobie na tempo wzrostu akcji kredytowej, to ona jest w tej chwili jedna z najwyższych, a w zasadzie mogę powiedzieć najwyższa w Unii Europejskiej i przegrzanie koniunktury w tym aspekcie może zrobić czasami więcej złego niż dobrego. Natomiast gratuluję jeszcze raz panie premierze optymizmu i my wszyscy musimy po prostu uwierzyć, że można. Bo jeśli nie będziemy marzyli, nic nie zrobimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pierwsza kwestia bardzo, bardzo szeroka. Tutaj myślałem, że poproszę Radka Marczuka, żeby odpowiedział. Pan jest ekspertem od tego, żeby uciekł akurat. Więc powiem tylko krótko. No oczywiście, że zasób pracy jest strasznie ważny, zachęty do pracy są ważne. Również ja tam akurat jestem zwolennikiem tego, żeby dzieci posyłać od 6 lat do szkoły, a nie od 7, ale może swoboda decyzji jest tutaj ważniejsza i tak dalej, i tak dalej. Więc moja odpowiedź nie będzie taka do końca tutaj ortodoksyjna w tym względzie. Raczej różnego rodzaju zachęty, niskie koszty wejścia, niskie staże, praktyki, to są takie mechanizmy mikrogospodarcze, na które ja bym zwrócił uwagę po to, żeby zwiększyć zasób pracy. A w kontekście redukcji wieku emerytalnego, no to cóż, w prostym takim rozumowaniu raczej zmniejsza to zasób pracy, natomiast zobaczymy, w jaki sposób dokładnie ta reforma zostanie przeprowadzona, być może będą dodatkowe jakieś bezpieczniki, dodatkowe elementy zaproponowane, które będą bodźcem do pozostania na rynku pracy. Tak? To znaczy, jeżeli gwałtownie na przykład będzie stopa zastąpienia rosła, czyli ten wskaźnik ostatniego wynagrodzenia do emerytury w ostatnich kilku latach, to będzie naturalna skłonność bez żadnego przymusu do pozostania na rynku pracy i tak dalej, i tak dalej. Czego ja byłbym zwolennikiem, ale jest to socjalnie, społecznie i politycznie bardzo wrażliwy temat, więc nie chcę teraz się w to za głęboko wnikać. Szkolnictwo zawodowe, absolutnie bardzo ważna rzecz. Zlikwidowaliśmy sobie je 17 lat temu. Jeden z kluczowych błędów w ostatnich 25 latach. Proszę? Zamierzone.
celowy. Ja się tu nie zgadzam, myślę, że błąd, że ktoś chciał dobrze, wyszło nie, wyszło nie najlepiej, ale okej. Kwestia niedopasowania aktywów i pasywów, jakkolwiek brzmi technicznie, nie chciałbym Państwa zanudzać, jest rzeczywiście poważnym problemem sektora bankowego w Polsce, więc tutaj masz rację na pewno, że trzeba to jakoś zaadresować. Natomiast na pocieszenie mogę powiedzieć, że ten super krótkoterminowy kapitał i te depozyty Avista, one w naszych analizach Business Intelligence, jeszcze w moim poprzednim wcieleniu, robiliśmy tych matematycznych modeli bardzo dużo, ja zanurzałem się w nie często, one są krótkoterminowe, ale tak naprawdę ta lepkość ich, tych depozytów jest taka, stickability, taki durnowaty termin trochę, lepkość tych depozytów jest bardzo wysoka, w związku z tym one się rolują, w związku z tym ta krótkoterminowość się przekłada na średnią i długoterminowość i nawet w modelach Bazylei III, NCFR-u i Liquidity Coverage Ratio uznawane jest to, więc my nie mamy dodatkowego obciążenia w tych niedopasowaniu wskaźników płynnościowych. Aczkolwiek generalnie w Polsce występuje ten problem, bo mamy długoterminowe aktywa, czyli kredyty korporacyjne sektora bankowego i kredyty hipoteczne, które są 25-30-letnie, pokrywane przez bardzo krótkoterminowe oszczędności. Tak? Tak nie powinno być. W Polsce jest 4% depozytów powyżej 12 miesięcy, a we Francji 34%, czyli prawie o rząd wielkości więcej. I ostatnia kwestia, o którą Pan powiedział, czyli QE i Quantitative Easing i poza standardowe mechanizmy banków centralnych. Ja zgadzam się dlatego wtedy nie pociągnąłem tego wątku w mojej wypowiedzi, bo oczywiście nie chcę prowokować niepotrzebnie. Zgadzam się również z tym, że dzisiaj jest ta napłynność w sektorze bankowym, w związku z tym my nie tak bardzo potrzebujemy tych pieniędzy, jak Quantitative Easing jest używane w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, tylko, proszę, ale dzisiaj. Dzisiaj, ale możemy ich potrzebować dla mniej standardowych, dla konstruowania mniej standardowych linii finansowych, na przykład eksportowych lub inwestycyjnych, ale również nie chcę za dużo tutaj teraz mówić, ponieważ powinno to podlegać pewnej, mam nadzieję, nie aż tak bardzo emocjonalnej debacie publicznej, ale powinno, nie powinno się tutaj tworzyć żadnych ruchów takich bardzo gwałtownych. A propos 100 miliardów, to nie jest 100 miliardów, tylko to jest tak naprawdę w granicach 75 miliardów, dlatego że środki na rachunku Ministerstwa Finansów, jak gdyby one niestety nie są do użycia, prawda? I druga kwestia, o której dobrze było, żebyśmy w publicystyce pamiętali, to jest kwestia wskaźnika bardzo ważnego, który jest analizowany, czyli krótkoterminowego zadłużenia do wielkości tych rezerw. Oczywiście, dzisiaj to nasze krótkoterminowe zadłużenie do wielkości rezerw już też jest na poziomie bezpiecznym, jakkolwiek warto też zwrócić uwagę, jak są inwestowane te rezerwy, nie chcę też za wiele mówić, ale te inwestycje czasami są właśnie po bardzo niskiej stopie zwrotu, ale za to bardzo bezpieczne, więc sama w sobie ta dyskusja może teraz być bardzo ciekawa oczywiście. I ona myślę w tym roku jeszcze ona nastąpi, bo na przykład, gdybyśmy stawali się częścią strefy euro, nie wiem, czy Państwo wiecie, to wtedy chyba tam 70-75% tych rezerw wróciłoby de facto do Skarbu Państwa, a tylko 20-30% było zasiliło Europejski Bank Centralny. Taki mniej więcej był współczynnik w Hiszpanii, we Francji i Włoszech. Więc moglibyśmy spłacić część zadłużenia zagranicznego. No to są na szczęście nasze właśnie pieniądze, prawda? Więc my mamy prawo o nich dyskutować. Ale rzeczywiście gdzieś tam w podręcznikach makroekonomii środki na rezerwach Banku Centralnego są buforem bezpieczeństwa, służą na pokrycie jakichś turbulencji i tak dalej na rynkach finansowych. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Tomasz Bąkowski, a reprezentuję Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. Jestem doktorem. Mam takie bardzo konkretne pytania. Pierwsze pytanie dotyczy projektów dwóch podatków, podatku bankowego i podatku od wielkopowierzchniowych sieci. A czy nie jest to droga taka trochę na skróty? Dlatego, że panie premierze, przecież banki są specjalnie uprzywilejowane, jeżeli chodzi o rezerwy i koszt rezerwy podatkowej.
w przypadku przedsiębiorców rezerwa nie jest kosztem uzyskania przychodu. W bankach częściowo tak. Czy tutaj nie jest droga, aby równo traktując podmioty, uzyskać wpływy poprzez to, że zastosujemy jednakowy system opodatkowania? To samo dotyczy marketów, w których, jak wiemy, są instrumenty, które pozwalają stosować tarczę podatkową, optymalizować podatek, czy przypadkiem uszczelnienie pewnych przepisów, bardziej skomplikowane, ale mniej kontrowersyjne, dałoby podobne rezultaty. To jest pierwsze pytanie. Drugie dotyczy funduszy strukturalnych, ponieważ mamy kolejną perspektywę. W poprzedniej perspektywie większość środków była wydatkowana tak naprawdę bezzwrotnie w postaci dotacji. Pieniądz zaraz wychodził i zostawał po stronie pasywów jako de facto kapitał długoterminowy. Natomiast trzeba popatrzeć w ten sposób, że ta perspektywa też się kiedyś skończy. Pytanie, czy będzie następna i w jakiej wysokości. W związku z tym, czy pan premier rozważa możliwość zmiany sposobu finansowania przedsiębiorczości, innowacyjności z takiego finansowania dotacyjnego na finansowanie revolvingowe, na finansowanie typu seed czy private equity, czy w postaci funduszy poręczeniowych, gwarancyjnych, pożyczkowych, tak żeby ten pieniądz po okresie funkcjonowania, być może częściowo umarzany, ale również w części wracał do funduszy, które mogłyby tym pieniądzem wielokrotnie obracać, również obracać po zakończeniu tej perspektywy. Dziękuję. Tak. Bardzo też ciekawe pytania. Pierwsza kwestia. Rezerwy banków w większości nie są kupem, nie są kosztem uzyskania przychodów, czyli akurat tutaj z punktu widzenia księgowości, rachunkowości banków w Polsce, rachunkowości przedsiębiorstw, banki są raczej bardziej z tego względu w mniej uprzywilejowanej pozycji, ponieważ trudniejsze są warunki po to, żeby uprawdopodobnić tę stratę i tylko pod tymi warunkami ona może stać się kosztem uzyskania przychodu, a więc tarczą podatkową. Z tego względu tutaj bankom właśnie banki występują o to, żeby zwiększyć tą możliwość zaliczania rezerw kredytowych do kosztów uzyskania przychodów. Druga kwestia, czyli podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Bardzo ważne jest to, co pan powiedział o omijaniu tego podatku poprzez najróżniejsze mechanizmy. Rzeczywiście, jak popatrzymy na czystą rentowność tych sklepów wielkopowierzchniowych, przede wszystkim wielkopowierzchniowych czy w ogóle, to ona jest bardzo niska, zwłaszcza w segmentach zagranicznych, a to dlatego, że występuje cała gama instrumentów o charakterze cen transferowych, czyli kupuje się, prawda, worek ziemniaków czy jakiś produkt, spółka francuska, załóżmy, od swojej spółki córki, potem sprzedaje ją ten worek dwa razy drożej, z osobną swoją tam wstążką i naklejką i za to zysk de facto zostaje u niej. Tego typu mechanizmy jest niesamowicie ciężko wychwytywać. Dlatego ja generalnie, nie chciałbym, żeby to gdzieś tam do domeny publicznej wyszło, ale mogę Państwu powiedzieć, jestem zwolennikiem podatku od obrotu, podatku obrotowego. Od przychodu, tak, czy w Ameryce sales, czy od obrotu. W przypadku podatku dochodowego, przepraszam za brutalne słowo, można oszukiwać na dochodach i na przychodach i na kosztach. Jak jest tylko podatek od przychodów, to można oszukiwać tylko na przychodach, a wszystkie te koszty, te worki ziemniaków, te banany czy coś tam, prawda, no to już nie można na tym oszukiwać, bo się liczą i tak tylko przychody. Więc bardzo niska rentowność, którą wykazuje ten sektor, jest nieprawdziwa i my w to nie wierzymy i ani ten minister finansów w to nie wierzy, ani poprzedni w to nie wierzył, mogę Państwu zagwarantować, ani jeszcze poprzedni w to nie wierzył. Ale ciężko jest strasznie to ugryźć w reżimie CIT-u, w reżimie podatku dochodowego. Więc należy głębiej przemyśleć system podatkowy. Będziemy na pewno w tym kierunku szli, a ten podatek od sklepu handlowy, nazwijmy go, bo to nie tylko od sklepów wielkopowierzchniowych, w takim kształcie, jak dzisiaj on się rodzi, czyli w kształcie bardziej progresywnym, mam nadzieję, że zaakceptowanym przez Unię Europejską, on może być namiastką takiego myślenia, więc w sensie polityki gospodarczej
i debaty publicznej nad polityką gospodarczą, ten podatek spełni też pozytywną pewną rolę, ponieważ będziemy za rok, za dwa wiedzieli, jak działa podatek obrotowy w Polsce, prawda? Oprócz tego, że przynosi do budżetu 500 czy milionów, czy miliard złotych. Więc natomiast poziom rzeczywiście nieprawidłowości, czy mówiąc bardziej brutalnie, oszustw w tym akurat zakresie cen transferowych jest niesamowity. Komisja Europejska szacuje, że wypływ tego podatku jest od 10 do 40 miliardów złotych, czyli gigantyczny. A ciężko z nim walczyć, w ogóle OECD, Unia Europejska, wszyscy to przyznają. To świat powinien pójść w kierunku podatków przychodowych, bo to jest dużo ciężej jest omijać ten podatek, prawda? I podatków majątkowych, podatków prawda, od majątku, bo je też jest ciężej omijać. A tutaj są niesamowite niestety przekazanie, że przepraszam, jeszcze mam prośbę o dotyczącą mechanizmów rewolwingowych. Tak, my tu bardzo krótko powiem, zgoda i absolutnie w tym kierunku chcemy iść. Mamy zamiar trzykrotnie zwiększyć poziom procentowy i w warunkach bezwzględnych poziom instrumentów zwrotnych. Właśnie w tym celu, że gdzieś tam te środki z Funduszu Spójności, które przysługują nam, jeżeli średnia per capita jest poniżej 70% na głowę unijną, jak podskoczymy powyżej 70%, co byśmy chcieli oczywiście, to nie będą nam przysługiwały środki z Funduszu Kohezji, prawda, z funduszy strukturalnych. W związku z tym będziemy o nie walczyć, ale oczywiście ich może być mniej, może być znacznie mniej. W związku z tym też chcemy zamienić te mechanizmy dotacyjne na mechanizmy inwestycyjno-poręczeniowe. Irena Uczewoński, Centrum Adolescent. Z 25-letnim doświadczeniem gospodarczym, bo żyłem z pracy rąk, a nie z doradzenia przez ten skądinąd szlachetny think tank. Panie premierze, służymy pomocą w istotnej zmianie systemu podatkowego, bo tą pracę odrobiliśmy już w 2004 roku ze świętej pamięci Krzysztofem Tyrzaskim i jesteśmy od tych 11 lat gotowi, składamy propozycje kolejnym polskim rządom, być może rząd, który pan reprezentuje, zechce się nad tym pochylić, bo istota podatku jest dokładnie taka, jak pan mówił, zastąpienie podatku CIT jednego zdania, że nie dochód, a przychód rozumiany jako wartość netto na fakturze VAT rozwiązuje całą kwadraturę koła. Alternatywą jest utworzenie kolejnej policji, podejmie działań operacyjnych i tak dalej. Rząd wybierze, mam nadzieję, właściwą metodę, nie czekając na sprawdzenie tej niewłaściwej. Ale odnoszę się do pana prezentacji, bo to miałem okazję już częściowo widzieć, ale cały czas pozostaję pod wrażeniem. Aczkolwiek pamiętam tą maksymę, która pewnie panu również jest znana, bo ja również miałem przyjemność kilkanaście lat pracować w sektorze finansowym, że sukces w 5% zależy od pomysłu, który jest bardzo dobry, a już tylko w 95% od jego realizacji. Do realizacji tego sukcesu potrzeba struktur, czyli modelu instytucji państwowych, które miałyby go wspierać, wdrażać, mimo tam pewnych pułapek, które może bardziej bilateralnie, i dwa od ludzi, którzy mieliby to realizować. Jestem sceptyczny co do importu kolejnych ekspertów, bo my znamy takie dwa przypadki prezesów dużych banków, jednego z backgroundem niemieckim, drugiego australijsko-londyńskim, którzy w trybie z dnia na dzień zostali zwolnieni w sytuacji, kiedy rynek rósł praktycznie samodzielnie. Przypomnę, że mieliśmy też cudowne dziecko polityki, czyli ministra, najpierw wiceministra obrony, a później ministra spraw zagranicznych, również z backgroundem międzynarodowym. I rodzi się pytanie, czy to był najlepszy minister. Ale tego nikt nie zwolnił. Ja uważam, że mamy wystarczająco dużo menedżerów i przedsiębiorców w kraju, których można i należałoby korzystać. A co do wykształcenia Karwarackiego i Stanford, to zwrócę uwagę, że twórcy najbardziej nowoczesnych, ikon nowoczesności, prawda, Microsoftu, Apple czy Facebooka, no mieli tą przypadłość, że nie skończyli żadnej uczelni, nawet tak prestiżowej, a z całą pewnością to uczelnie skończyli zarządy i dyrektorzy Lehman Brothers na przykład, prawda? Albo Goldman Sachs, prawda? I możemy takich przykładów mnożyć. Bo to, co chciałem do czego się nawiązać, że po tej analizie makroekonomicznej, ciekawej, właściwej, powinniśmy dojść do konkluzji, o której już mieliśmy okazję po jednym zdaniu wymienić, mianowicie, że bogactwo nie bierze się ze spekulacji na rynkach finansowych, nie bierze się ze spekulacji pieniądze. Bogactwo indywidualne, spekulanta tak, ale nie narodu, nie państwa. Może w Luksemburgu, może w City, prawda, ale nie w Polsce.
Bogactwo bierze się z wytwarzania. Zatem jakie działania, jakie polityki powinny być zastosowane na poziomie mikroekonomicznym, żeby przedsiębiorca chciał inwestować część z tych 250 miliardów odłożonych pieniędzy i chciał efektywnie wykorzystać te pieniądze, które być może państwu się uda pozyskać z zewnątrz. Bo zwrócę uwagę, że poprzednie rządy w ciągu pierwszych 7 lat wykorzystały ekstra jeden produkt krajowy brutto. Miały ekstra skumulowanych dodatkowych pieniędzy rzędu 1200-1400 miliardów złotych. Z różnych tam składników. My to policzyliśmy, Zienkiewicz to opublikował kilka razy. I czy, z tego, i czy wydanie tej kwoty pieniędzy, prawda, z funduszy unijnych, z zwiększenia zadłużenia, z pieniędzy, które imigranci przywieźli w kieszeniach i wielu innych tego źródeł, które sumują się do jednego PKB praktycznie w tamtym czasie. Uczyniło skok cywilizacyjny w Polsce, przecież pieniądze wydano, prawda? Mamy gigantyczny dług, który pan słusznie pokazuje, skoku cywilizacyjnego nie dokonano. Zatem gorąco zachęcam do tego, żeby przygotować takie instrumenty, które stworzą warunki do wzrostu gospodarki realnej, bo z niej wynika siła Niemiec, siła Chin i brak tej gospodarki, co zauważyli Anglicy, jest poważnym defektem gospodarki brytyjskiej, prawda, bo ona została zredukowana. I ostatni element co do prezentacji celów już wskaźnikowych, to dobrym przykładem jest ten fetysz braku nakładów na, moim zdaniem fetysz oczywiście, braku nakładów na rozwój naukowy, na badanie naukowe, bo tam mamy 0,8, mamy 1,8, ale mamy dzisiaj 182 JBR-y, ponad 400 kilkadziesiąt uczelni i 220 patentów. Dzisiaj kontrakt jest taki ze środowiskiem akademickim, że płacimy za bliskość do królika i dobry raport. I nic z tego nie wynika, prawda? Bo środowisko akademickie chce robić, poszukiwać kamienia filozoficznego, a nie implementować rozwiązania praktyczne. Dlaczego? Bo rozwiązania praktyczne, które mogły być wprowadzone do przemysłu, wymagają, były tą wadą obciążone, że podlegałyby weryfikacji. I nie wystarczy zrobić dobrą prezentację, posłużyć się jednym lub drugim językiem obcym, tylko trzeba zweryfikować, czy to, co się wymyśliło, ten młotek jest właściwej stali narzędziowej, prawda? I się sprzeda jeszcze. Także gorąco zachęcam do pogłębienia i deklaruję jako menedżer i ekspert krajowy, ale ze znajomością odrobiny świata, wsparcie pana w tym programie. Można zdanie tylko, to jedną z rzeczy dziwniejszych albo nielogicznych jest ulokowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy Ministerstwie Nauki, a nie przy Ministerstwie Rozwoju. Zgadzam się zasadniczo na to, co jest odpowiedź. Cieszę się. Może z wyjątkiem tego, że tam jest jakaś prawidłowość, czy ten Larry Green studiował, czy nie studiował. Lepiej pewnie generalnie studiować, niż nie studiować. Ale chyba, że tam ci poszli do Goldman Sachsa, a tam ci nie poszli, to może tylko z tym się nie zgadzam. Tak? Był inteligentniejszy. Ale panie premierze, tylko potem ludzie z Goldman Sachs wyciągali ten kryzys, tak a propos. Przy okazji dorobili na obu transakcjach kilkaset miliardów pieniędzy publicznych. Ja się nazywam Janusz Andryszak, ja też miałem okazję kilkanaście lat pracować w bankowości w USA. I chciałem zwrócić uwagę na kwestię, którą pan premier poruszył odnośnie oszczędności właśnie tych rodzinnych. Bo i to, co właśnie pan Sokal mówił odnośnie kwestii, że są oszczędności krótkoterminowe w większości, a mało jest długoterminowych. I ja zauważam taką rzecz. No jednak, skoro polska bankowość jest w rękach zagranicznych, to jednak depozyty bankowe są ustawiane przez te banki, a nie przez klientów banków, stan procentowy tych depozytów. I zauważam, że są dwa problemy. Jeden z nich to jest właśnie kwestia tych ofert, bo pracując kilkanaście lat w USA, gdzie standardem jest, że każdy bank daje ofertę depozytów pięcioletnich, a niektóre banki dają nawet siedmioletnie, gdzie jest wyraźnie zróżnicowane, że oprocentowanie załóżmy na 2 lata i na 5 lat to jest już ogromna różnica w stopie procentowej, a u nas oprocentowaniem depozytu rocznego, acz letniego to jest zazwyczaj tak minimalne, że po prostu rozsądna osoba nie będzie zabrać sobie pieniądze na 3 lata, żeby mieć
tak małą różnicę w tym depozycie. Więc w związku z tym, ja uważam, że problem polega na tym, że banki dają złe produkty, a że banki są, właścicielami banków są banki zagraniczne, więc w ich interesie jest to, żebyśmy czerpali z pożyczek zagranicznych, a nie wrzucił do kapitału. Drugą sprawą jest też kwestia zaufania obywateli do systemu bankowego. Nawet teraz, gdy mieliśmy ten kryzys od roku 2008, w USA zbankrutowało wiele banków, ale robiono w ten sposób, żeby żadna osoba nie straciła nawet jednego centa z depozytu. U nas, już nie wspominając tam o kwestii globalnej, bezpiecznika oszczędności, mamy problemy z Amber Gold, to naprawdę nie był bank, ale jest to zaufanie w ogóle do oszczędzania. Mamy problem z polislokatami, więc to jest kwestia, że w Polski oferta, która jest na polskim rynku, jest zupełnie inna niż w tych samych bankach w krajach rodzimych. No, starczy spojrzeć na stronę internetową, załóżmy Deutsche Bank D i Deutsche Bank PL. Produkty są zupełnie inne. Czy tam Commerzbank D i no, M-Bank. Produkty są zupełnie inne. No, więc... Znacznie lepsze, znacznie lepsze. No, ja bym nie powiedział, no jeśli spojrzymy... Ale ja wiem. Ja jestem zdania, że mamy nieporównywalnie gorsze. No właśnie, jeśli chodzi o te lokaty długoterminowe, no i jak również kredyty hipoteczne chociażby, które są uzależnione od zmian oprocentowań praktycznie natychmiastowych, podczas na przykład w USA stosowane są kredyty fixed rate na 30 lat, czy na przykład na one year adjustment. I jeszcze jedną rzecz, tylko bardzo krótko. Jeszcze kwestia drugie źródło oszczędności rodzimych, to są fundusze emerytalne, to co u nas się nazywa trzecim filarem. Praktycznie to nie istnieje. W Stanach Zjednoczonych jest to bardzo rozwinięte, praktycznie każdy ma konto IRA, Individual Retirement Account, tylko u nas te konta, które wprowadzone, te IKE i IKSE, praktycznie nie są powiązane z systemem podatkowym, nie dają wystarczających zachęt, żeby zachęcić ludzi do inwestowania. I w takim wypadku, gdyby OFE na przykład nie istniało w ogóle, bo OFE zdecydowanie było szkodliwe, podobne fundusze w USA to jest 0,5% kosztów obsługi, i przy czym decyduje o lokacie nie firma, a decyduje ten człowiek, który lokuje, a tutaj decyduje firma, bo uznano, że Polacy nie znają się na ekonomii, więc firma musi ich za nich lokować, więc to już jest w ogóle karygodne. Ale w każdym razie, gdyby te fundusze istniały tak rozwinięte jak w USA, to byłoby też zainteresowanie do lokowania. Więc ja myślę, że to jest kwestia tylko organizacji, żeby to było. Dziękuję. Okej, to jeśli chodzi o depozyty, depozyty generalnie w Polsce są oferowane na dłuższe terminy, tylko ze względu na przyzwyczajenia i oczekiwania konsumentów, czyli klientów, te depozyty na dłuższe terminy nie są właściwie, nie cieszą się prawie żadnym zainteresowaniem. I to jest takie trochę zaklęte koło. Oferowanie depozytu na jeszcze wyżej, załóżmy tak, hipotetycznie ta krzywa w Polsce też występuje. Ja nie wiem dokładnie, jak ona w Stanach Zjednoczonych wygląda, ale przypuszczam, że nie aż tak strasznie różnie jak w Polsce. Może jest trochę bardziej stroma. Proponujesz Polsce... strategię internetową Bank Credit Cam. Tam są wszystkie oprocentowania w całej Ameryce, setki banków. Jakąkolwiek stronę się otworzy, na pewno to zobaczymy, prawda? Natomiast tak, w Polsce również to występuje, ale zainteresowanie długoterminowymi depozytami jest takie, jak powiedziałem, czyli prawie żadne. Między innymi ze względu na właśnie nawyki oszczędnościowe, których brak, na bardzo wysoki poziom konsumpcji, która jest podsycana, podgrzewana, ale również ze względu na to, że jest bardzo wysoki poziom konkurencyjności. W Polsce nie ma takiej oligarchizacji rynku bankowego, jaka jest w Niemczech, czy we Francji, czy choćby w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym bardzo często w Polsce mamy do czynienia z wojnami depozytowymi, a to oznacza, że jest presja na ceny depozytów pomiędzy bankami. One walczą o te depozyty z klientami. I czwarty element odpowiedzi na to pytanie jest cena kredytu. Bank, żeby zarabiał, to musi kredyt sprzedawać troszeczkę chociaż drożej niż depozyt pobiera, bo taka jest logika banku. A jeszcze po drodze musi pokryć straty, koszty operacyjne, rezerwy obowiązkowe i tak i parę innych rzeczy. W związku z tym ta różnica, ta marża odsetkowa netto między depozytami a kredytami, to powinna być jakieś
2%, a więc 2 co najmniej procent, 2-3%. W związku z tym, żeby móc zaoferować depozyt po wyższej cenie, to trzeba kredyt zaoferować po odpowiednio wyższej cenie, a na taki kredyt nie ma popytu, nie będzie popytu, tym bardziej, czego dowodem są pieniądze na rachunkach firm, prawda? Co było do udowodnienia? Tak jest, dokładnie tak jest. Jak matematycy. To jest, jeśli chodzi o depozyty. Teraz, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne i to niedopasowanie, no to raczej bym tutaj, i to jest też część odpowiedzi na trzeci pana punkt, czyli fundusze emerytalne, to są dwa zupełnie nieporównywalne kraje. My byliśmy zamordowani przez Niemców, ograbiani przez zaborców demoralizowani przez komunistów, prawda? My mamy bardzo biedny kraj, który kompletnie nie ma żadnych tam emerytalnych oszczędności. To jest ten majątek, o którym powiedziałem na początku. Stany Zjednoczone nie miały żadnych poważnych, żadnych strat wojennych od wojny o niepodległość, od bitwy pod Saratogą, prawda, w 1770. Jeszcze troszeczkę nam się nawzajem pokusili pod Gettysburgiem, ale poza tym to wysłali swoje wojska tylko za granicę i żadnych strat nie mieli. Jedna warstwa geologiczna po drugiej narastał u nich majątek, prawda? My natomiast mieliśmy kompletnie odwrotną historię. Teraz tak, co nie znaczy, że nie trzeba uczyć trzeciofilarowego oszczędzania? Absolutnie jestem fanem trzeciego filaru. Drugi filar uważałem za błąd, pewnie się z częścią Państwa tu nie zgadzam, ale uważałem za fundamentalny błąd, ponieważ nie powinniśmy zaciągać kredytu jako państwo, a na pewno następnie potem składać go w depozyt do tej samej instytucji inwestującej. No więc dla mnie to jest jedna z 10 przyczyn, dla których nie popierałem tego OFE, prawda, co mogę powiedzieć. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo uważam, że warto wspierać trzeci filar. Jestem raczej zwolennikiem systemu kanadyjskiego, systemu emerytalnego, czyli minimalna emerytura dla wszystkich. Jak zarabiałeś nawet dużo, to i tak dostajesz tylko 300 czy tam $600, tyle co ten, co zarabiał bardzo mało, prawda? A ty powinieneś być na tyle zapobiegliwy, żeby sobie zabezpieczyć, czyli trzeci filar i tak dalej, i tak dalej. Tak? Również jestem zwolennikiem Employee Stock Ownership Plan, czyli tego planu własności pracowniczej Louis Kelso w Polsce, Krzysiu Ludwiniak, i to, co nie udało się rozwinąć przez ostatnie 27 lat, uważam, że wraz z postępującą technologizacją, sofistykacją życia gospodarczego, coraz większe zyski będą z kapitału, z technologii, a ten biedny pracownik, robotnik, white collar czy tam blue collar będzie coraz mniej miał tego wynagrodzenia, tego swojego udziału w torcie. W związku z tym powinniśmy inaczej przemieszać ten kapitał i wartość kapitału i pracy, w związku z tym własność pracownicza powinna rosnąć coraz bardziej i też być częścią odpowiedzi na te wyzwania, o których Pan powiedział. I ostatnia część odpowiedzi, i KZN, i IKE, i PPE nie działają w Polsce. PPE powinny lepiej działać, a to jest tylko 9 miliardów, i KZN, i IKE 4,5 miliarda, czyli daleko za mało w stosunku do potrzeb emerytalnych. Owszem, tutaj przydałyby się ulgi podatkowe, aczkolwiek przy wielu wydatkach budżetowych, z którymi ten rząd zaczął, nie jest prosto teraz proponować następne ulgi, bo to oznacza ubytek w dochodach budżetowych. Natomiast na pewno nasz rząd będzie podejmował tę dyskusję i zdajemy sobie sprawę z tego, że co wiele razy się przewijało w dzisiejszej dyskusji, że generowanie oszczędności, w tym długoterminowych oszczędności, jest szalenie ważne dla zdrowego, długoterminowego rozwoju gospodarczego kraju. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za bardzo karetową prezentację i dziękuję, że pan premier powiedział wyrażone przez Niemców, a nie przez nazistów, bo to niestety rzadko się teraz w Polsce słyszy. Iwona Dębczyńska-Ciecierska, urodzona w Anglii, mieszkam już pół życia w Polsce, bo przyjechałam w stanie wojennym z Tatrami. Byłam wykształcona w Anglii i tam prowadziłam własną firmę. W 1989 roku Polska nie chciała moich rówieśników, takich jak Joli Sabat, córką świętej pamięci prezydenta Sabata, etc., etc. Nie wiedzieli, co z nami zrobić. Ja zaczęłam pracować z Jurkiem Dynerem
kolegą mojego męża i Juska w FSO, ale tam po prostu nie dało się i w końcu Pricewaterhouse mnie wziął i pracowałam dla Pricewaterhouse. I set up Pricewaterhouse tutaj, potem w ING z Maćkiem Węgrzyńskim i z pierwszymi Irlandczykami, co przyjechali z Allied Irish do Nowaka. Ale ja tutaj dzisiaj jestem, dlatego że reprezentuję następne pokolenie, co nie wiem, czy Polska da radę wykorzystać, a mianowicie pokolenie mojego syna. On się urodził w Anglii, ale tylko 3 miesiące tam mieszkał. Potem był wykształcony w szkole amerykańskiej, brytyjskiej. Potem skończył studia w Londynie, London University, dostał FS Economics. Przyjechał do Polski jeden dzień po graduation, pracował przez 6 lat w HSBC. Potem powiedział, że nie chce być bankierem, a szczególnie obcokrajowcem bankierem. I w tej chwili jest na drugim roku MBA w ESL w Barcelonie. Kończy w końcu kwietnia, wraca do Polski z kolegą, którego tam poznał Polaka i oni chcą założyć setup. Tylko jak i z kim mają rozmawiać? Oni nie znają polskich profesorów z SGH, nie są dziećmi resortowymi ani wnukami resortowymi. Oni po prostu chcą mieszkać w Polsce i Polskę budować. Tylko how do they start? Who do they talk to? Cała nadzieja i tylko jest w Panu. Sorry, bo wiem, że Pan jest overworked i underpaid, ale do kogo mają się zwrócić? Byłem tak długo overpaid, że... Ale oni mają 30 lat, mają big loans from Alior Bank, bo Alior Bank dał pożyczkę na MBA, bo PKO chciało, ale też nie chciało z ubezpieczenia. Ja myślę, że jest to wielkie takie społeczno-pokoleniowe wyzwanie i jedno z moich marzeń największych, żeby udało się zagospodarować dokładnie to pokolenie, o którym Pani mówi. Ono ma różne inkarnacje, zarówno tych, którzy wyjechali 5 lat temu, 10 lat temu, mają po 30 lat, chcieliby wrócić, jak i tych, którzy, jak Pani syn, prawda, którzy de facto urodzili się gdzie indziej, ale są Polakami i chcieliby tutaj pracować. Jest bardzo dużą na pewno porażką, że ostatnich 27 lat, że nie udało się tych pokoleń w odpowiedni sposób zagospodarować, ale może oprócz tych typowych mechanizmów startupowych, ekonomicznych, które są w tym przypadku, czy kredyt, jak Pani powiedziała, na rozruszanie firmy, które na pewno powinny stanowić część odpowiedzi na to pytanie, ja odpowiem troszkę inaczej. Polska jest trudną ojczyzną do kochania, bo nam też ją bardzo mocno obrzydzali i jest biedna. Z tych dwóch względów. Więc musimy ją kochać pomimo to, że jest biedna i że pomimo to, że nie ma takiej super roboty dla wszystkich najbardziej zdolnych ludzi z całego świata. No taka jest prawda o tej Polsce. I my przy największych wysiłkach, my tych aż takich milionów miejsc pracy w ciągu 4 lat nie stworzymy, prawda? Żeby wszyscy, którzy przyjadą z zachodu lub chcieliby wrócić, byli usatysfakcjonowani. Więc tu trochę tak jak z odbudową Polski 2 razy po zgliszczach I wojny światowej i II wojny światowej, prawda? Kiedy po I wojnie właściwie kraj był tak biedny, że gdyby nie amerykańska pomoc z UNRWA, to by był głód w roku, w zimie 1918-19 rok, prawda? Proszę przeczytać wspomnienia Paderewskiego chociażby. A po II wojnie światowej, jakkolwiek w dramatycznie różnych okolicznościach też był głód, ale odbudowywaliśmy ten kraj z ruiny, z niczego. Po 1989 roku warunki dla odbudowy, warunki dla tworzenia tego kraju, który właściwie powinien też być odbudowywany, prawda? Były zupełnie inne w naszych głowach, w naszych sercach, w naszej mentalności. I to jest niestety jedna z głównych przyczyn, dla której jesteśmy dzisiaj w tak dramatycznym, w języku angielskim jest takie nadużywane często managing expectations, prawda? Słyszała to Pani i Państwo 500 razy. Czyli jak zarządzić oczekiwaniami, prawda? No właśnie, no to jest tutaj ten pies pogrzebany. Jak zarządzić tymi oczekiwaniami? Ja się boję w Pani oczekiwania teraz tak wysoko zarządzić nimi, że powiedzieć, że tak, że będzie super, że będzie dla wszystkich, tak, bo to... I tego nie powiem. Powiem, że trzeba zakasać rękawy, w pocie czoła za mniejsze pieniądze pracować
i kochać ten kraj i budować go tak, jak gdyby była bieda po II wojnie światowej prawie, choć nie widać tego na zewnątrz, aż wręcz przeciwnie, ludzie jeżdżą samochodami i są błyszczące wieżowce w centrum Warszawy, więc się wydaje, że ja też powinienem za chwilę tam pracować w tym korpo i tak dalej. Oni nie chcą przyjechać za wielkie pieniądze. Mój syn przyjechał z Anglii, z Londynu with the first i przyjechał pracować za 3000 zł. Bo on chciał być tutaj, bo powiedział, że jeśli zostanę w Anglii dłużej, to ja nigdy nie wrócę. To pana syn, pani syna się w ogóle nie martwi, on zostanie. Nie jest jeden. Bo jak ma takie oczekiwania, w sensie w miarę dopasowane do naszego modelu, do tego, co polski ekosystem gospodarczy jest w stanie zapłacić dzisiaj, to okej. Okay. Ale przecież państwo nie zadekretuje wyższych pensji, prawda? Nie może zadekretować wyższych pensji, bo to nie tędy droga. Więc musimy podnosić zakres zaawansowania naszych usług i produktów, w ślad za tym mieć te większe marże, w ślad za tym mieć te większe pieniądze i więcej płacić ludziom. Tak się tylko to odnosi. Ostatnio, moje pokolenie, które już idzie w Anglii na emerytury. I proszę nas nie sądzić po jednym unfortunate ministra finansów, którzy by też przyjechali do Polski ze swoim 30-paroletnim doświadczeniem w Anglii, tylko by ktoś chciał z nimi rozmawiać. Oni by to zrobili jako volunteer, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego. To jest normalne na Zachodzie. Do kogo mieliby się zwrócić? Mamy pokój. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Ja w zasadzie chciałem pana uwrażliwić, nie mam pytania, ale chciałem uwrażliwić pana jakby w dwóch kwestiach, bo żeby miał pan tych swoich czempionów tak narodowych, bo to, żeby był jeden Pele, to najpierw musi być tam dziesiątki tysięcy tych, którzy biegają i trenują, tego miał mają się przedsiębiorstwa i to tak są kwestie, ale ja już nie jestem w stanie tłumaczyć różnym ministrom i urzędnikom, że jeżeli w zakładzie fryzjerskim trzyosobowym jedna osoba zachoruje, to jest ta absencja 30% załogi i bez elastycznych form zatrudnienia nie da się tego zakładu dalej prowadzić. Chyba najwyższy czas, żebyśmy skorzystali może też z doświadczeń amerykańskich i mieli na przykład, nie wiem, kodeks pracy dla małych firm i kodeks pracy dla gigantów, które zatrudniają wiele tysięcy ludzi. I w ogóle, tak jak w Ameryce, wszystkie sądy są, sądy małych spraw, sądy dużych spraw, w każdym rodzaju sądownictwa. Więc żeby w tych prostych, czy spółki nawet, spółki typu S i spółki typu C, żeby dla tych małych organizmów gospodarczych, no, te prawo nie było aż tak skomplikowane, bo mała korporacja to kosztuje niewiele, a małą firmę kosztuje bardzo dużo przestrzegania wszystkich regulacji, więc żeby tych regulacji było mniej, albo może wręcz od razu tworzyć prawo dla małych i prawo dla dużych, żeby to rozważyć. Drugie, co chciałem w zakresie tych małych firm pana premiera uwrażliwić, bo Ministerstwo Gospodarki z małymi sukcesami, ale zawsze starało się jednak walczyć o te małe firmy i mam nadzieję, że pan premier będzie z większymi sukcesami w tym zakresie działał. Tak praktycznie od połowy lat 90. nastąpiło wypychanie wszelkiego rodzaju małych firm z legalnej gospodarki do szarej strefy. W tej chwili doszło już do tego w ostatnich, powiedzmy, 5 latach, że w zasadzie w Warszawie wszystkie usługi są już w szarej strefie. Ja mówię, ja mam dom nad Bugiem i obserwuję tam tą gospodarkę. Tam jest kilkanaście zakładów różnego rodzaju pracy, dwie restauracje są. Wszystko jest nielegalne. Legalne są tylko dwa sklepy spożywcze, bo inaczej nie da się działać. Polska o tych ludziach z tych takich malutkich działalności, no, wypchnęła ich siłą. To ma jeszcze taka krawcowa, która u mnie tam nad Bugiem dokonuje poprawek krawieckich i ona jest w stanie miesięcznie zrobić tych poprawek za 1000 zł. Rzeczpospolita od nich żąda ZUS-u 1100 zł. Takie są niestety realia. Ona nie chce zasiłku. Może też zastanowić się nad jakąś małą formą działalności gospodarczej, jakimś ryczałtowym, 10 czy 15 procentowym opodatkowaniem tego typu ludzi, żeby oni mogli legalnie działać. I trzecia rzecz, i druga rzecz już kończę. Sprawa uszczelnienia podatkowego, o którym pan mówił. To wszystko prawda. Całkowicie się z CIT-em się zgadza, ma pan rację. 150 krajów od 50 lat walczy z CIT-em, wszyscy przegrali, jedynym wyjściem jest podatek przychodowy. Natomiast niepokojące różnego rodzaju sygnały zaczynają docierać, jeżeli chodzi o VAT.
od polityków, którzy widać chyba nie rozumieją problemu z tym podatkiem. Podatek VAT nie jest problemem polskim, tylko problemem europejskim i 80% tego problemu to jest tak zwany eksport wewnątrzwspólnotowy, czyli na niepilnowanej granicy wywiezienie za granicę towaru i domaganie się zwrotu VAT-u. W tej chwili większość urzędów skarbowych już nie ma z czego zwracać w ogóle. Ma więcej zwrotów niż przychodów z tego podatku. Problem jest europejski. Uważam, że najwyższy czas, że Polska powinna zacząć rozmawiać z Unią Europejską o tym, żeby ten podatek zlikwidować, bo przy tym wewnątrzwspólnotowym eksporcie tego się nie zrobi. Ja nie wiem, czy Państwo mają świadomość, ale w 2014 roku Polska była drugim po Stanach Zjednoczonych eksporterem iPhone'ów na świecie. Wyeksportowaliśmy ich za 1,5 miliarda. I mniej więcej co 3 miesiące był wyrzut iPhone'ów na Allegro, bo oni fotografowali to na granicach, ci przestępcy, robili zdjęcia, no i od tego ciągłego wyjmowania się te opakowania niszczyły. I tak przy 15 razu wywiezieniu z Polski, to oni rzucali na Allegro i nową partię uruchamiali. I czego ja się obawiam, jeżeli chodzi o uszczelnianie tak zwanego podatku CIT, którego moim zdaniem się nie da uszczelnić, o czym Pan tutaj mówił, o podatek VAT, że skończy się jak z cenami transferowymi było podejmowane przez poprzedni rząd. Nie wiem, czy wiecie, na tym CIT-cie dwie decyzje zostały wydane w sprawie cen transferowych, a z Polski według Komisji Europejskiej wyjeżdża tam 40 miliardów, 10, pan mówi 10, 40, a znaleźliśmy 46 z Komisji Europejskiej. Dwie decyzje wydano w stosunku do dwóch ogrodników. No nie żartuję, żeby się to nie skończyło w ten sposób, że pojawi się w Ministerstwie Finansów nowy kapica, który zrobi kreatywną interpretację jakiegoś przepisu i pójdzie na przykład, żeby ograbić z majątku 15 tysięcy szafiarzy, jak to było za Platformy. Żeby to się nie skończyło na tym, że te podatki będą zabierane z małych i średnich przedsiębiorstw takimi metodami jak kapica. I o to Pana proszę i do Pana apeluję, żeby Pan był adwokatem tych małych i drobnych firm, które nie mają lobbystów. Ja chyba jestem jedyny, zdaje się, jeszcze Centrum, jeszcze parę innych. To już jest nas dwie. Ja? 100% oczywiście mogę potwierdzić, że to trochę, myślę, widać było w tej mojej opowieści, że traktuję małe i średnie firmy jako absolutnie biblijną sól ziemi, że to jest najważniejsza część naszej gospodarki, bo przede wszystkim małe i średnie firmy są polskie. Tam możemy stosować jakiekolwiek miary chcemy, ponieważ nie wolno nam stosować posunięć dyskryminacyjnych względem innych krajów członkowskich. Więc wszystko, co zastosujemy wobec małej i średniej firmy, też się stosuje wobec małej i średniej firmy niemieckiej pracującej w Polsce, tylko że takich nie ma prawie wcale. W związku z tym wszelkie udogodnienia, które poczynimy dla małych i średnich firm, robimy dla małych i średnich firm polskich. Szarą strefą, o której Pan powiedział, jest rzeczywiście duży problem. Zdaję sobie z tego sprawę. Myślę, że aż tak przejaskrawiony przykład jak ten nad Bugiem nie wszędzie występuje, ale rzeczywiście warto popatrzeć na to. Myślę, że jak zauważyliście Państwo, ten propozycja podatku, zmniejszonego podatku CIT, to jest taka też troszeczkę refleksja tego typu, prawda? Ona i tak jest już krytykowana, no bo co z firmami, które są na działalności gospodarczej, a nie na, nie są spółkami prawa handlowego, ale i tak to jest przynajmniej już sygnał w tym kierunku, że ten rząd rozumie, że małe i średnie firmy to nie to samo co duże firmy. I ja absolutnie też podzielam ten pogląd, że duża firma może być opodatkowana więcej niż mała firma, bo trochę tak jest zresztą wśród obywateli, ten, który zarabia więcej, są opodatkowane więcej, nie wyżej, czyli progresja podatkowa. W kontekście CIT-u pewnie podatek przychodowy by temu najprędzej zaradził, ale jest to tak głęboka reforma, że no musimy szerzej, myślę wszyscy trochę mamy tutaj odpowiedzialności za to, szerzej dyskutować o tym, żeby stało się to elementem debaty publicznej i żeby kula śniegowa poparcia dla tego typu podatku w narodzie coraz to się robiła większe. I wreszcie z VAT-em to jest też prawda. Tu te karuzele podatkowe na VAT-ie dokładnie tak wyglądają, że wjeżdża cysterna paliwa z Litwy
załóżmy, że jest deklarowana, że będzie sprzedana w Czechach, prawda? Tak naprawdę nigdzie ona nie jest sprzedawana w Czechach, tylko jest sprzedawana w Polsce. Paliwo bez VAT-u, bez akcyzy, a jeszcze jak wyjeżdża do Czech pusta ciężarówka za jakąś łapówkę, to jest żądanie zwrotu VAT-u, prawda, za to paliwo, czyli państwo traci podwójnie. Ten przypadek, o którym pan mówił, jest nawet jeszcze ciekawszy, bo byliśmy eksporterem telefonów komórkowych za 1 miliard miesięcznie. Otóż przyrost nastąpił ze 100 milionów złotych miesięcznie na 1 miliard w ciągu jednego miesiąca. Nie chcę się zbyt krytycznie wypowiadać na temat moich poprzedników, bo to nie wypada i lepiej się nie wypowiadać, ale tego przypadku no bardzo nie rozumiem, bo tu się nóż otwiera w kieszeni, prawda? W styczniu 2014 roku eksportowaliśmy telefony komórkowe za 100 milionów złotych, nagle eksportujemy za miliard w lutym, tak? I eksportujemy za miliard co miesiąc przez 18 miesięcy, do lipca 2015 roku. Po czym w lipcu domykamy tę lukę i w sierpniu sprzedajemy za 100 milionów złotych tych telefonów komórkowych. Czyli no skandal kompletny, że państwo tak późno zareagowało na tak ordynarne oszustwo podatkowe na VAT-ie, tracąc w ten sposób, bardzo prosto wyliczyć, 18 miesięcy dokładnie razy miliard, 18 miliardów razy 2,23%, czyli 4 miliardy, 5 miliardów złotych. 4-5 miliardów w tak najprostszym mechanizmie dokładnie tego typu, prawda? Czyli pewnie, że warto podjąć tą dyskusję z Unią Europejską. Akurat już różne tego typu dyskusje bardzo ciężkie zaczęliśmy inicjować w Unii Europejskiej. No, jakichś takich szybkich sukcesów tutaj sobie nie wróżę, ale nie szkodzi i tak warto. Pewnie warto o tym rozmawiać, bo jest to bolączka wielu krajów. Jednak oprócz tego, że gdzieś kiedyś wierzę w to, że będzie idealny ten system podatkowy, to wolę, żeby Polska nie zbankrutowała w tym krótkim terminie, zanim jeszcze ten VAT będziemy mieli przez szereg lat. I w związku z tym wolę, żebyśmy my nie byli w ogonie tych wszystkich krajów wykorzystywanych, prawda, przez gangi międzynarodowe. A już nawet gdybyśmy byli na poziomie Bułgarii, która no nieszczególnie jest jakby mistrzem świata, przynajmniej nie jest uważana za taki, prawda, kraj w ściągalności podatków, to byśmy mieli więcej o 14 miliardów VAT-u dzisiaj. Gdybyśmy byli na poziomie Bułgarii, VAT do PKB przeliczony, przemnożony razy wolumen, który VAT-u powinien być ściągnięty, to mielibyśmy tego VAT-u 14 miliardów. Czyli nie jest to niemożliwe, prawda, skoro Bułgaria... Ja mówię, że nie mówię o możliwe rozwiązanie całkowicie. Tak, ja rozumiem, tylko mówię, że jasne, że całkowicie w ogóle to nie jest i ma pan rację, natomiast ja mówię, zanim by było to idealne rozwiązanie, to my mamy dzisiaj potężny problem, musimy sobie z nim poradzić. I musimy stosować te cząstkowe rozwiązania, żeby przynajmniej być na poziomie Bułgarii, no a marzenie no to być na poziomie Finlandii i Danii, która traci, to tak jakbyśmy my mieli lukę tylko 5-miliardową, a nie 55-miliardową, prawda? No to do tego oczywiście ideału powinniśmy dążyć. Ale panie premierze, bez wsparcia Ministerstwa Finansów i tych ludzi w ministerstwie i w służbach, to te gangi nie mogłyby działać. To nie jest przypadkowo. No, systemowo i logicznie działają, bo władza do tego pozwala, daje sygnał, że w ten sposób można działać i można to organizować. I to prawdopodobnie skandal, jeżeli takie zjawiska występowałyby, na to być może takie, tego nie wiem. Co wśród nich? Skandal kompletny. Myślę, że tutaj w tym kontekście działania antykorupcyjne są bardzo ważne. Zwolnijmy urzędników ze śledzenia kosztów uzyskania przychodów, niech się zajmą razem, prawda? Ci sami ludzie. Sławomir Zawadzki. Od niedawna dołączyłem do zarządu Banku Ochrony Środowiska. Wcześniej na Narodowym Banku Polskim byłem radcą prezesa Sławomira Strzółka, świetnej pamięci pana prezesa, i przedstawicielem w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak trochę z perspektywy bankowca, tak jak pan prezes chciał kilka słów powiedzieć, bo z jednej strony elementem pańskiego programu jest rola banków i tych inwestycji, które mogą wspierać banki. Banki teraz boją się podatku bankowego. Ta dyskusja o podatku bankowym jest bardzo jednostronna i brakuje mi takiego głosu ze strony rządu pokazującego to, że ten podatek bankowy idzie na między innymi program prorodzinny 500+, gdzie 20 parę miliardów złotych wpłynie do
gospodarstw domowych, będzie to impuls popytowy, będzie to impuls, który wpłynie na ich kondycję finansową, więc kredyty nieregularne spadną, jeżeli one są zadłużone, te gospodarstwa domowe, więc wyniki banków wzrosną, więc będą wyższe zyski. Wiele innych elementów pozwoli na to, że będzie dodatkowa akcja kredytowa możliwa ze względu na ich podniesioną zdolność kredytową i tak dalej i tym podobnie. Wyjdą z tej szarej strefy chwilówek i innych elementów, z których muszą korzystać w momencie, kiedy mają presję finansową. Takich analiz nie widziałem ze strony rządu i takiego myślenia o skutkach dla sektora bankowego inicjatyw Prawa i Sprawiedliwości też nie do końca, przynajmniej jest to nagłaśniane w debacie publicznej, a warto na to spojrzeć z tej perspektywy, na co te środki są przeznaczone i jakie będą miały pozytywne skutki również dla kondycji sektora bankowego w najbliższym czasie, bo te 22 miliardy na pewno nie będą bez skutku na podniesienie, moim zdaniem, wyników banków, jeżeli oczywiście odpowiednio to zostanie zrealizowane. To jest jeden komentarz do tej pańskiej wypowiedzi. Druga rzecz to jednak waga tego, jak jeżeli te instytucje bankowe mają wspierać rozwój gospodarczy w perspektywie programu Prawa i Sprawiedliwości, no to rzeczywiście to, na co zwrócił pan profesor Kurnicki uwagę, czyli jakość tych kadr, które trafią teraz do tych podmiotów, nad którymi kontrolę ma rząd, to od jakości tej kadry, jakości zarządzania będzie zależało, jak będą wspierane i jakie będą możliwości wspierania tego programu, w sensie środków, które będą banki mogły przeznaczyć na te inwestycje i z jakiej perspektywy, w jaki sposób zarządy tych banków będą patrzyły na te możliwości. I tutaj na pewno niebagatelna jest rola, żeby te kadry były dobrze wybrane. I tutaj tylko taki sygnał, bo mam świadomość, że to są banki bardzo silne, bo OBP tak naprawdę bardzo mocno angażuje się w gospodarkę i bez dobrego zarządu, który mam nadzieję, że będzie się jeszcze wzmacniał, takie możliwości będą, będzie się tylko wzmacniał. Jeszcze rola KNF-u. Czasami mam wrażenie, że ta rola niekoniecznie w ostatnich latach była taka, która wspierała kondycję sektora finansowego. Nie wszystkie regulacje, nie wszystkie opinie, które słyszeliśmy chociażby na temat skoków, niszcząc pewną część, może niedoskonałego, ale jednak elementu sektora finansowego, te działania też obecne, regulacyjne, bardzo ostre, pewnie niezbędne, ale sposób ich wprowadzania, to jest bardzo ważne, żeby on wzmacniał i budował siłę polskich instytucji i później mógł wpływać na to, żeby one mogły realnie wspierać rozwój gospodarki. Żeby to nie było w drugą stronę, że właśnie regulacyjnymi działaniami osłabiamy możliwości kredytowania polskiej gospodarki. Więc tutaj też duża rola takiego przyglądania się tej aktywności na arenie międzynarodowej, bo to tam powstają regulacje, które na nas też mają wpływ, ale bez naszej aktywności one często powstają i przy większej aktywności rządu one mogłyby być mniej bolesne dla polskiego sektora bankowego, który stosunkowo jest zdrowy i nie wszystkie te rzeczy, które kopiujemy z zachodu, są nam potrzebne i są konieczne w tym kształcie, który obecnie zaczyna obowiązywać. Tyle z mojej strony komentarza i proszę o ustosunkowanie się do tego. Dziękuję bardzo. A poza tym świetna prezentacja. Ostatnie trzy głosy jeszcze. Pierwszy punkt, o którym pan powiedział, to tu nie do końca się zgadzam z taką perspektywą. To znaczy, generalnie, no, proszę tak w sposób wypreparowany sobie wyobrazić, że za każdym razem zwiększenie wydatków socjalnych wpływa na poprawę sektora bankowego, wpływa na, jest impulsem konsumpcji. No, życie gospodarcze byłoby za proste wtedy, prawda? Dajmy 1000 złotych. Dajmy 1000 złotych, dajmy 2000 gdzieś. No, takie proste to nie jest. Każdy z tych miliardów złotych, on w jakimś stopniu, na przykład najnowsze analizy, które widziałem, no, że około 5 do 7 miliardów z tych środków pójdzie na artykuły importowe, prawda? Czyli pogorszy naszą pozycję inwestycyjną netto z tych 22 miliardów. Rozumowanie, które pan przedstawił, jeśli chodzi o zmniejszenie kredytów trudnych, to powiedziałbym tak, jest poprawne logicznie,
ale w sensie wartościowym będzie prawie niezauważalny. Sektor bankowy to jest 1,5 biliona, suma bilansowa sektora bankowego to jest 1,5 biliona złotych, kredyty 980 miliardów, te 22 miliardy rozsmarowane, to może będzie 0,02, 0,04, szybko próbuję to przeliczyć w głowie, mniej kredytów trudnych, czyli jakieś niezauważalne ilości, czyli logika poprawna, bo no jasne, że jak człowiek dostanie pieniądze, to generalnie pewnie statystycznie troszeczkę częściej spłaci tę ratę, której by nie spłacił, jakby nie miał tych pieniędzy, ale w sensie wolumenu i wpływu na zyski banków nie będzie miało to prawie żadnego. Druga kwestia, zarządy i kwestia tych kadr, o których wcześniej pan wspominał. No, pewnie się trzeba z tym zgodzić, ale co ja mogę tutaj powiedzieć na ten temat? No, mogę powiedzieć, chciałbym, żeby byli jak najfajniejsi ludzie, najmądrzejsi, ale też logika procesu politycznego polega na tym, że jak ktoś był mordowany przez 8 lat, no to chce teraz tym swoim ludziom dać troszeczkę szansy na rozwinięcie skrzydeł, prawda? W związku z tym ekipa Prawa i Sprawiedliwości teraz jakby no przejmuje odpowiedzialność za państwo, a jednocześnie też przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie. A tam są ludzie lepsi, troszeczkę są mniej lepsi i tak dalej, i tak dalej. No, w pakiecie to wszystko. Mamy zmiany w pakiecie po prostu. Trzecia kwestia, którą pan poruszył, czyli KNF i wcześniej też głos porównania do Amber Gold i tak dalej. Tutaj mam takie ambiwalentne, słodko-kwaśne troszeczkę odczucia, bo nie był taki zły ten KNF bardzo, w sensie regulacyjnym, aczkolwiek dwa poważne błędy zostały popełnione i jak o to zostałem zapytany, a jest to kwestia historyczna, to można powiedzieć. Pierwsza, największa to są kredyty walutowe we frankach szwajcarskich, kredyty walutowe hipoteczne. Z nimi no, z bólem radzimy sobie i to jest też gorący kartofel odziedziczony przez ten rząd, bo coś pan prezydent będzie musiał zaproponować, bo taką obietnicę złożył. Będzie to ciężki orzech do zgryzienia. Zostanę na razie przy tym sformułowaniu. I druga kwestia to te polisolokaty, które rzeczywiście były takim skandalem, bo już Amber Gold był elementem shadow bankingu. Amber Gold nie podlegał pod regulację KNF-u i raczej Amber Gold to jest raczej niedoskonałość Urzędu Ochrony Konsumentów. Szczerze mówiąc, czyli też zawiodła agencja państwowa, ale inna. I prokuratury, i oczywiście systemu sądów i tak dalej, ale inna. Co do polityki KNF-u w ostatnich latach w zakresie na przykład traktowania banków zagranicznych, to jest ona dość surowa, co mi się podoba. W związku z tym raczej nie mam tutaj jakichś za poważnych zarzutów w tym kierunku. No, marzyłoby się oczywiście, żeby KNF był elementem świadomej polityki gospodarczej, tak jak to mądry KNF francuski czy angielski jest i tam nikt im nie podskoczy, ale do tego powinniśmy mieć dużo bardziej dojrzałe instytucje, prawda? Z tego też względu, jak mówimy o tych miękkich cechach, gdzie Janek Schomburg mnie to zawsze wciągał mnie w to od 10 lat, że te cechy kulturowe, że Polacy tacy nie potrafią pracować ze sobą i tak dalej, no to ja się trochę zawsze krzywiłem, bo mówię tak Janek, ale to no oczywiście, że lepiej jakbyśmy jeszcze więcej ze sobą potrafili pracować i zaufanie do siebie mieli. Ciekawe jak mieliśmy jego nabyć to zaufanie, jak mieliśmy zabory II wojny i komunę, w czasie której władza próbowała nas atomizować, prawda, czyli coś odwrotnego robić niż wzajemne. No ale dla mnie najważniejszą częścią odpowiedzi są te twarde kwestie, prawda, nie te miękkie takie, gdzie można opowiadać, psychologizować, fajnie, mniej, prawda, bardziej, ale te twarde. Jakość instytucji polskich, prawda, jakość egzekwowania prawa. A ile ty, drogi sądzie, średnio, prawda, dni poświęcasz na podjęcie decyzji. No, ja jestem niezawisły, ja muszę poświęcać ten czas, prawda? A zbenchmarkować się chciałbyś może, ile tam we Włoszech? No nie, bo to niezawisły. Tego mamy za mało, czyli takiego bardzo twardego podejścia, jaka jest efektywność, jakość, skuteczność polskich instytucji względem innych. Tego mi przede wszystkim brakuje. I w KNF-ie tego też mi trochę właśnie brakowało. Dzień dobry Państwu.
Teresa Rogalska. Ja się skupię na sprawach rynku kapitałowego i finansowaniu przedsiębiorstw, bo 20 lat pracowałam na rynku kapitałowym w zarządach spółek infrastrukturalnych. Pierwsza sprawa. Pan premier nakreślił i wskazywał parokrotnie o słabych, o małych depozytach w Polsce, o małym odłożonym kapitale i również o braku zainteresowania inwestycjami, między innymi przez gospodarstw domowych. Otóż moim zdaniem jest jeszcze i wskazywał jak gdyby na to, że no po prostu jest to taka kultura Polaków i po prostu tak jest. Natomiast ja chciałam wskazać na inny element, mianowicie, który już tutaj się pojawiał w dyskusjach, mianowicie na ofercie inwestycyjnej i na ryzykach, które są często niepokryte. W związku z tym obywatel Kowalski niechętnie na siebie bierze ryzyko pokrycia, jeśli stopa zwrotu z inwestycji jest jeszcze bardzo mała. W związku z tym zmierzam powoli do problemu, który drążyłam parę lat temu bezskutecznie. Mianowicie zauważyłam, że są podstawy prawne do tego, żeby Skarb Państwa gwarantował nie tylko kredyty bankowe, tylko również gwarantował emisję obligacji dla przedsiębiorstw. Jest to ustawa o gwarancjach i poręczeniach Skarbu Państwa. Oczywiście, żeby takie gwarancje mogły być udzielane dla przedsiębiorców, między innymi dla start-upów, to muszą być jakieś środki, jakieś programy, żeby te ryzyka mogły być absorbowane w razie czego. No i tak się złożyło, że jest kilka programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kredyty bankowe. Nie wiem, jak działają te programy, natomiast jest kilka takich programów, natomiast nie ma ani jednego programu, który by zabezpieczał i gwarantował emisję obligacji, emisję długu przez przedsiębiorstwa. To jest bardzo istotne, dlatego że w tej chwili jest nadpłynność banków. Jest taka sytuacja, natomiast to się może zmienić. Nasz rynek długu jest bardzo niedorozwinięty z różnych przyczyn. Nie chcę w to wchodzić. Chodzi generalnie o historię rozwoju naszego rynku kapitałowego, ale w każdym bądź razie to trzeba byłoby nadrobić. Zdaję sobie tutaj sprawę, że to działa na przekór Bazylei III i chodzi o tutaj o bezpieczeństwo banków, bo to wystawiamy jeszcze na większą nierównowagę banków, jeśli chodzi o pokrywanie kredytów. Nie chcę w to wchodzić. W każdym bądź razie jest to jedna z takich spraw bardzo istotnych, szczególnie dla start-upów, żeby były gwarantowane możliwości zdobywania kapitału. I teraz kolejna rzecz, której chciałam nawiązać. Tutaj pan zadawał takie pytania o gwarantowanie, no i w związku z tym również to moje wystąpienie. I chciałam jeszcze nawiązać do sprawy, przepraszam, wiem, że to już pan premier może być zmęczony, ale jeszcze nawiązać do sprawy otoczenia prawnego i KNF-u. Mianowicie to nie jest zupełnie tak, że w zakresie finansów mamy dobre regulacje i te regulacje spełniają swoją rolę taką inicjatywną. My nie mamy takich dobrych regulacji. I nasze regulacje są bardzo niestabilne. Dam przykład. W ubiegłym roku 9 razy zmieniano ustawę o obrocie instrumentami finansowymi. Za każdym razem była to zmiana argumentowano, że to jest z powodu zmian przepisów unijnych. Otóż tak nie jest. To były poprawki w jedną, w drugą stronę. Teraz jeszcze jedno. Jeśli chodzi o stabilność, niestabilne są przepisy prawa, to jest bardzo ważne, ale co jest jeszcze bardziej ważniejsze? Mianowicie nasz rynek kapitałowy jest przeregulowany. To znaczy, oby tylko były wdrażane dyrektywy unijne, regulacje inne unijne, to byśmy byli bardzo zadowoleni. Regulacje polegają na tym, że nasze przepisy na rynku kapitałowym wielokrotnie wprowadzają większe wymogi, niż to jest oczekiwane w Unii Europejskiej i nie ma rozróżnienia, tak jak wynika to z przepisów unijnych,
na małe i większe przedsiębiorstwa finansowe, tylko są wszystkie przedsiębiorstwa traktowane porówno. Także dziękuję bardzo, bo już czas minął. Tak, tych problemów jest na pewno bardzo dużo. Już odpowiadam. Pierwsza kwestia, czyli sprawne programy poręczeniowe, programy gwarancyjne. Właśnie między innymi dlatego chcemy integrować instytucje rozwojowe, w tym również BGK. Jestem w dialogu z panem ministrem finansów właśnie w tym względzie, że BGK w 95% wykonuje funkcje rozwojowe, no ale jest ulokowany gdzie indziej, prawda? Podobnie jak PIR, podobnie jak PAIS, podobnie jak KUKE, one są ulokowane nie w moim ministerstwie, tylko gdzie indziej. Więc no, prowadzę tę rozmowę, żeby te instytucje przejąć i w związku z tym zarządzić nimi mniej więcej tak, jak to, co pokazywałem, bo programy gwarancyjne są bardzo potrzebne i one powinny być uspójnione pomiędzy tymi instytucjami, bo dzisiaj są trochę w różnych instytucjach różne programy gwarancyjne. Rynek, o którym pani powiedziała, czyli rynek obligacji korporacyjnych, firmowych, praktycznie w Polsce bardzo niewielki istnieje, tam jest 52 miliardy, teraz łącznie to w stosunku do kredytów około biliona, mniej więcej 5%. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych jest 70 do 30, tylko odwrotnie, jest większy jest rynek kapitałowy, łącznie z dłużny kapitałowy niż rynek kredytów bankowych w samej Unii Europejskiej, tej zachodniej części jest 70-30 w drugą stronę, no ale to i tak więcej niż w Polsce, bo jest 95 do 5%. W związku z tym rozwój tego rynku rzeczywiście jest bardzo ważny i programy gwarancyjne, mądre, mogłyby się do niego przyczynić. Proszę popatrzeć też, jak zaczął dobrze działać portfelowy program de minimis gwarancyjny, prawda? Po raz pierwszy, gdzie to było trzecie podejście tamtego rządu, który ustąpił do programu gwarancyjnego dla małych i średnich firm. Pierwsze dwa podejścia spełzły na kompletnej panewce, a trzecie podejście ze względu na inny proces, który właśnie przekonaliśmy do tego ówczesny BGK i ministra finansów, żeby w taki sposób podejść, w skrócie powiem portfelowy, prawda, a nie case one by one, zaczął nagle świetnie działać i mamy tych gwarancji de minimis dużo. Byłbym jak najbardziej za tym, żeby to w ten sposób rozwijać i mamy pewne pomysły, narzędzia, tylko potrzebujemy zmienić, dokonać pewnych zmian instytucjonalnych, nie takich dużych, ale musimy je w ciągu najbliższych paru miesięcy przeprowadzić, żeby w ogóle pod ten temat podejść. I druga duża kwestia, czyli zakres regulacji. Może troszeczkę za bardzo pochwaliłem tego regulatora. Ma pani rację, że tam jest dużo komplikacji wprowadzonych, nowelizacji prawa. Raczej tylko bronię w tym sensie, że wszystkie polskie instytucje się uczą. Uczą się z niczego, prawda? No myśmy nie mieli kapitalizmu wcześniej, więc nie wiemy, jak ten regulator rynku funkcjonuje i tak dalej. Popełniają błędy i na pewno ich trochę było. Trochę za rzadko stosują rzeczywiście w poszczególnych obszarach zasadę Unia plus zero, czyli tam to, co jest w dyrektywach, no to już musi być, to niech będzie w rozporządzeniach, ale nie komplikujmy sobie tego prawa dodatkowo. No bo dlaczego? Bo jest mnóstwo takich jakby też mikrolobbystycznych grup w Polsce, to trzeba powiedzieć sobie szczerze, bez jakichś tam, prawda, zabarwień pejoratywnych, no ale każdy dba o ten swój interes i w związku z tym zwłaszcza najchętniej, najłatwiej jest wystraszyć tych regulatorów, powiedzieć, no jeśli tego nie zaciśnicie, to będzie za chwilę taki poziom ryzyka, prawda, bardzo wysoki. Wejdę tak? Słowo. Działamy na swoją niekorzyść, dlatego że firmy zagraniczne, które mają tutaj oddziały, one nie podlegają polskim regulacjom, tylko zagranicznym. Tak, w związku z tym ich koszty są niższe, a my sobie nadajemy ograniczenia tak. Bardzo słuszny głos. Zresztą z Jackiem Levernessem od 3 lat rozmawialiśmy jeszcze w poprzedniej mojej roli z KNF-em, żeby zrobić w Polsce drugą Irlandię co do przyciągania pewnego typu funduszy inwestycyjnych, bo mamy dobrych fachowców od tego, ale potrzebne są do tego pewne zmiany legislacyjne blokowane właśnie przez KNF.
ilość nowelizacji, o której pani powiedziała, prawda, no to na pewno jest zupełnie destabilizująca dana, jeżeli w ten sposób. Nie tworzy prawa, KNF nie tworzy prawa, tak, powinien stosować. Ale KNF jest zapytywany. W tym konkretnym przypadku de facto KNF tworzy prawo. Tak. Nie przez rekomendację, tylko KNF jest zapytywany przez Ministerstwo Finansów, czy zgadzacie się na to i na to. I od 3 lat oni mówią, nie zgadzamy się na to i w związku z tym ta zmiana nie następuje. Przepraszam bardzo, 2 ostatnie głosy, po nich chce zabrać głos nasz gospodarz, pan prezes Kazimierz Kujda, a chciałem wszystkim powiedzieć, że pan premier jeszcze nas zaszczyci, to na górze jest kawa, herbata i ciasteczka i będzie można... Druga część dyskusji. Nie, no, koniec pierwszej części dyskusji. Dobrze, kiedy trzeba ten lokal zamknąć? Dobry wieczór, panie premierze, Stefan Śluskowski. Najpierw wiadomości z drzewa dobrych wiadomości. To znaczy ta narracja, czy kontrnarracja pana, który był też kiedyś wicepremierem, który występuje w kontrze do pana, to właściwie trafia na Uniwersytet teraz trzeciego wieku i do środowiska Unii Wolności, a oni nie kreują niczego poza demonstracjami kodu, więc nie należy się z tym przejmować. No, mogą chodzić, żeby im było cieplej. Ale najistotniejsze jest teraz to, żeby podnieść chyba świadomość społeczną wyzwań i niebezpieczeństw i korzyści w ogóle, jakie mogą być. I to, czy chodzi o politykę informacyjną, nazwijmy to właściwie propagandą. Dla siebie na wewnątrz i na zewnątrz. Bo dobrze by było, gdybyśmy przyjaciół zza Odry poinformowali o utracie korzyści, jakie czerpią mimo wszystko, a oni nie mówią, będąc tak blisko z nami. Bo ludzie na ogół nie wiedzą, nie interesują się tym, bo jak już ktoś zje, to strawi i nie myśli o tym. Ale to, co jest wokół dużych miast, to zaopatrzenie wokół dużych miast, mówię na przykład o rynku mięsa, to jest też 70% przewiezione z Niemiec, które tam nie spełniało standardów. Gdyby istniał PISPAR, tak jak kiedyś istniał, gdzie już jest tylko taki fragment inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej, to za tą ilość sterydów i antybiotyków to mięso by nie wjechało. Nasze mięso zamiast za to jedzie do Niemiec w ograniczonej ilości, ponieważ większość rolników bankrutuje, bo nie może sprzedać w odpowiednim czasie. Zwierzęta się deklasują, no bo rosną, rośnie ich waga, spada ich cena, w końcu tego nie można sprzedać, więc rolnik bankrutuje i tak to się odbywa. No, to są ogromne ilości. Takie transfery są właściwie w obie strony, bo przecież w tej chwili lasy się znalazły w bardzo ciężkiej sytuacji. Kończę, Józef, kończę. No 400 metrów, nie na 10 km. Lasy się znalazły w bardzo trudnej sytuacji. Robią wycinkę drzew, które powinny stać jeszcze 10 lat, bo one służą za żerdzie do podpierania winogron we Włoszech. Dla Włochów to jest tańsze niż plastik i metal kupione pod drzewo, które powinno rosnąć jeszcze u nas 10 lat. Tam pojawiło się coś takiego, żeby powiedzieć tym Niemcom, że oni stracą. Ja bym tam nie mówił za wiele, że jeżeli oni stracą. Raczej jak mają coś stracić, to po cichutko niech tracą. Po co mają tam wcześniej się denerwować? Ja nie chciałem, mamy oni, narzędzi na razie. Ja bym chciał, żeby oni mieli zarabiali troszeczkę na nas, bo nas zarabiają na nas nieźle. A jeśli już, to tam, żeby było win-win, żeby obie strony wygrały. Albo żebyśmy tam nie ostrzegali. Lasy Państwowe akurat, tak wiele razy rozmawiałem z przedstawicielami przemysłu meblarskiego, że nie potrafię za ciepło myśleć o lasach państwowych. Jest tam bardzo wiele i nieprawidłowości, o bardzo ładnie, nieczytelnych decyzji, tak, bo muszę się nauczyć tej frazy, bardzo dobra, nieczytelnych decyzji. Średnia zarobków w lasach państwowych, jak się podzieli, ten poziom kosztów, tam jest przychody 8,2 miliarda, koszty około 7 miliardów, jak się podzieli przez te kilkadziesiąt tysięcy, to się okazuje, że jest 8,5 tysiąca złotych. No jak na leśników, prawda, nie wszyscy są tam wykształceni i tak dalej, to nie jest mało. Ale to średnie wynagrodzenie jest 4 tysiące. Przyczyna jest tego, że
zakłady usług leśnych zostały przeniesione. Ale generalnie mam optymistyczną, że to jakby tych lasów mamy dużo, najwięcej w Europie, 30% powierzchni kraju. I przybywa. I przybywa ich, nie jest tak źle. Lasy są piękne. Panie premierze, chciałem, Włodzimierz Sobczyk, panie premierze, chciałem prosić o komentarz do takich spraw. Mówił pan o inwestycjach polskich za granicą. Orlen zrobił taką inwestycję, kupił rafinerię w Morzejkach. Niestety chyba zysk z tej inwestycji ciągną Litwini, bo o ile wiem, to tamte uregulowania powodują, że Orlen jest na stratach, chyba polski Orlen dopłaca do litewskiego Orlenu. I tutaj pytam pana o stanowisko rządu. Wydaje mi się, że koncerny zachodnie nie mogłyby sobie pozwolić na, gdyby rząd polski prowadził wobec nich taką politykę na pewno, byłaby interwencja. Druga inwestycja, KGHM, też zdaje się sporo zainwestował w jakieś złoża, nie pamiętam gdzie, Chile czy coś takiego, ale niestety zainwestował, kiedy miedź była na górce. Teraz miedź poleciała na dół i tutaj pytanie jest o celowość, o zasadność, o jakiś, nie wiem, zdrowy rozsądek w inwestycjach. Wiadomo, że kupujemy w dołku, a tymczasem kupiliśmy na samej górce. A do tego jeszcze dochodzi, nie wiem, czym to jest uzasadnione, że podobno rząd polski zlikwiduje podatek od surowców, od miedzi, tak? Nie wiem, czy to prawda, ale jeżeli tak, no to nie widzę tutaj sensu, to jakoś uszczupla nasze dochody. Proszę o komentarz. Druga sprawa jeszcze, która jest, dobrze Józef, ostatnio sprzedaliśmy sporo obligacji nominowanych w euro. Nie widzę tutaj, może pan wytłumaczy, nie widzę uzasadnienia. Wkładamy głowę w pętlę ewentualnego oddziaływania finansjery światowej, zwłaszcza, że zdaje się, że złoty pokonał w stosunku do euro pokonał kolejną barierę i grozi nam chyba dalsze obniżenie. To będzie dodatkowe koszty. Proszę o komentarz. A teraz do pana pytanie jako do bankowca. Czy w 2016 czeka nas kryzys finansowy podobny do 2008? Czy pan wierzy, że ta banka będzie? To nie do bankowca. Pierwsza kwestia, czyli te inwestycje zagraniczne. Tutaj nie mam odpowiedzi takiej czarno-białej. Zarówno inwestycja w Morzejki, która zrobiona była przez Orlen w 2006 roku, czyli w czasach rządów PiS-u, ona wtedy wydawała się odpowiednia, bo nieuwzględnione zostały wszystkie ryzyka polityczne i rzeczywiście przez szereg lat mamy kłopoty z brakiem rurociągu do Kłajpedy, brakiem pociągu do Nabrzeża, brakiem torów kolejowych, które rozebrali parę lat temu do Nabrzeża, które podraża nasze koszty transportu. Z wyjątkowo rzeczywiście antyinwestycyjnym, złośliwym zachowaniem tamtej strony. Inwestycji zagranicznych trzeba się też uczyć. Często się płaci frycowe. Zapłaciliśmy je w wysokości bardzo dużej. Wolałbym, żebyśmy takiego więcej nie płacili w przypadku Orlenu. Druga inwestycja Orlenu zagraniczna Unipetrol w Czechach była z kolei dużym sukcesem, prawda? Nie oceniam tego tak czarno-biało, a dodatkowo jeszcze, jak Państwo się domyślacie, w relacjach ze Wschodem i cała ta przecież koncepcja wówczas Jagiellońska w pierwszych czasach rządów PiS-u, tych krótkich 2005-2007, wiązała się z tym, że z geopolityką, to znaczy kupujemy Morzejki po to, żeby Rosneft nie kupił Morzejek, w związku z tym płacimy trochę więcej niż moglibyśmy zapłacić na całkowicie wolnym rynku, ponieważ chcemy my trzymać tą nogę w tamtych drzwiach, prawda? No i się okazało, że zapłaciliśmy za drogo, a Litwini nie tylko nam nie podziękowali, tylko traktują nas słabo do tej pory. Good news jest taki, że byłem tam na Litwie parę tygodni temu, wychodzą już na zero, a nawet na malutki plus, aczkolwiek w sensie stopy zwrotu z tej inwestycji, no to ona jest, szkoda gadać. Druga inwestycja, Quadra w Kanadzie, też nie mam takiego krytycznego, w tym sensie, że cykle surowcowe są cykle bardzo długoterminowe, 15-20-letnie. Nikt nie mógł przewidzieć wówczas, kiedy miedź była po 10 tysięcy dolarów i KGHM miał 12 miliardów zysku netto, że tak szybko się to zmieni.
konia z rzędem temu mądremu, kto by wtedy to przewidział. Decyzje inwestycyjne podejmuje się zawsze w warunkach niepewności, więc raczej bym bronił tamtej decyzji, bo ona oznaczała pewną dywersyfikację, uczenie się od Japończyków nowych technologii, technologii odkrywkowych, których my, mając tą miedź na dużo większych, głębszych głębokościach, nie przetestowaliśmy. Więc raczej nie mam takiego też aż krytycznego zdania w tym względzie. Podobnie trzecia sprawa, o której Pan powiedział. Naszym głównym problemem jest dług w rękach nierezydentów. A to, że połowa tego długu dla nierezydentów jest w euro i w dolarach... Nie, tu jeszcze podatek surowcowy. Proszę? Podatek surowcowy. Zaraz odniosę się do tego. A to, że połowa tego długu jest w rękach, w euro i w dolarach, w sensie w miarę spokojnych czasów, to jest pozytywnie dywersyfikuje ryzyko kraju, a i znacząco obniża koszty. Bo jeszcze przypomnę, że 4-5 lat temu polskie obligacje były po 5-6%, obligacje w euro były po 1%. Czyli tu carry trade na tej różnicy dawał nam przy relatywnie umacniającej się złotówce podwójną korzyść. Wartość długu malała, a odsetki płacone od tego długu były o 5% niższe, bardzo dużo niższe niż... Ale w podatku nie ma odsetek obligacji skarbowych skierowanych na rynkach zagranicznych, nie są obciążane podatkiem od odsetek, dlatego że my jako państwo nie potrafimy sobie poradzić ze ściągalności odsetek, jeśli obligacje są zarejestrowane. Jasne, bo jak jeszcze mamy sobie poradzić, jak ktoś przychodzi z Luksemburga czy ze Stanów Zjednoczonych i my się go prosimy, żeby on kupił. To jakbyśmy jeszcze nałożyli ten podatek, to on ten podatek zapłaci, ale powie, to daj mi marżę o ten podatek niższą. To jest as simple as that. Podatek surowcowy występuje na całym świecie i też raczej nie byłbym za tym, żeby go całkowicie likwidować, aczkolwiek on powinien być antycykliczny. On powinien działać w taki sposób, że jak miedź była po 10 tysięcy dolarów i zysk był gigantyczny, to żebyśmy nie odprowadzali tego zysku w dywidendzie do bogatych funduszy amerykańskich, czyli emerytalnych, bo one są współwłaścicielami KGHM-u, prawda? To powinniśmy go mieć w wysokości całkiem znacznej. A w sytuacji takiej, jak jest dzisiaj, on powinien być spłaszczony, zmniejszony do kwot 200-300 milionów złotych po to, żeby działał właśnie antycyklicznie, ale nie powinien być całkiem zlikwidowany. Takie mam zdanie na ten temat. Ale była chyba obietnica wyborcza dość kategoryczna, więc zobaczymy, jaka będzie dyskusja w rządzie w tym względzie. Ja bym optował za tym, żeby go utrzymać, bo za kilka lat miedź znowu ma szansę podrożeć, prawda? Dzisiejsze przewidywania są tam gdzieś na 19-20 rok. I wtedy ten podatek będzie we właściwy sposób adresował jakby wysokie zyski tego okresu. No i trzecie pytanie o ten kryzys, to mogę odpowiedzieć tak pół żartem. Nikt 14 września 2008 roku nie sądził, że dwa dni później będzie na świecie Armagedon i jeśli Fed i ECB nie zastosowałyby tych narzędzi, co zastosowały, to mielibyśmy kryzys większy niż w 29 roku. A analityków były miliony przed ekranami komputerów większymi niż te okna i jakoś nikt tego nie przewidział, więc ja też nie podejmę tej... Ostatnio wszedł na ekrany film Big Shot. Ale sytuacja istnieje. Jasne, to staje się coraz bardziej ryzykowna dzisiaj. Dziękuję. Mateusz, czy chcesz podsumować, coś powiedzieć przed końcem oficjalnym? Przed końcem oficjalnym, zanim podsumuję, to ja bym miał jedno pytanie do Państwa, z którym gdzieś się tam biję myślami i chciałbym też dyskusję pewną przeprowadzić szerszą w tym względzie. Otóż w kontekście tych różnych inwestycji, o których dzisiaj dużo mówiłem i mówiliśmy, jednym z mechanizmów, który w ogóle w Polsce nie jest stosowany, był stosowany w Polsce przedwojennej, przed II wojną światową, to jest mechanizm obligacji pod poszczególne inwestycje, obligacji na przykład infrastrukturalnych czy obligacji celowych, prawda? Z różnych względów nie stosowaliśmy takich mechanizmów w Polsce w ogóle do tej pory. Czy uważacie Państwo, że to jest kierunek, który powinniśmy zaryzykować i pójść, prawda? No bo ogłosić program jako rząd czy minister rozwoju, a potem nie będzie chętnych na te obligacje, no to pierwsza klapa, prawda? A jak będą chętni i zbierzemy te pieniążki, a potem ten projekt się opóźni albo nie wyjdzie, to druga klapa. Czyli znowu występują tutaj ryzyka takie, bym powiedział, bardziej polityczno-społeczne, w
wiążące się z tym, że nie ma odpowiedniego zaufania między obywatelami a państwem i w związku z tym trochę tak nie wiem nawet do końca, czy w tym momencie, czy jest to propozycja na rok 2016, czy raczej powinniśmy poczekać jeszcze z tego typu mechanizmami, jak Państwu się wydaje. A czy można? Teraz, Mateusz? Nie, to dwa, trzy głosy, jakbym mógł usłyszeć. Ja powiem tak, w Stanach Zjednoczonych... Bardzo proszę, krótko. Mosty, które są płatne. Ale to mam na myśli, szybka kolej, która ma strumień gazu. Elektrownia atomowa, 50 miliardów, konkretny cel, zbudować. Panie premierze, ponieważ nie ma u nas kultury w aparacie urzędniczym i politycznym do sprawnego prowadzenia tego typu przedsięwzięć i nie ma instytucji, które potrafiłyby to zrobić, zaczekajmy, aż zrobimy to, o czym pan mówił. Najpierw zbudujmy te instytucje, uporządkujmy państwo, a później wystawmy się na te ryzyka po to, żeby ciekawy program nie poniósł klapy w sytuacji, kiedy podmiot go realizujący jest niegotowy. Krótko. Nie ma sił wytwórczych. Podobny rodzaj obligacji były wydawane w okresie PRL-u i to się źle może kojarzyć. Więc nie, bardzo ostrożnie. Panie premierze, nie ma sił wytwórczych. Pieniądze możemy mieć, tylko nie będzie komu wykonać. Proszę bardzo, ale funkcjonują, pamiętam, one dosyć dobrze szły. One są tak, one są te inkambacje. One są na konkretne projekty, których dokładnie po 3-4 latach ma pan spokój, bo nie idzie. Natomiast po 3-4 latach one były fajnie indeksowane podatkowo. W związku z tym state, bo to był state project, state tax był removed, czyli federal tax removed. Natomiast po 3-4 latach ich rentowność w stosunku do akcji preferowanych dywidendowych była na poziomie, jak akcje dywidendowe, na przykład Baltimore Gas and Electric, pamiętam, bośmy to sprzedawali, był na poziomie 6-7, to one były gdzieś w tych granicach, ale miały lepszą, że tak powiem, tą podatkową sprawę i bardzo chętnie były przez fundusze pension funds, ale też i indywidualnych inwestorów kupowane. Gdyby tutaj ten mechanizm zastosować, to myślę, że byłoby zainteresowane. To takie obligacje miałyby bardzo duży popyt w instytucjach finansowych również. A jeżeli by do tego skonstruowane na przykład gwarancje Skarbu Państwa, no to wtedy wiadomo, że byłby to bez ryzyka. Mogę być niskało procentowane. Żadne gwarancje Skarbu Państwa. To po co mają papiery? 5-6 miliardów w Ministerstwie Finansów musiało być zabezpieczonych na te gwarancje. Żadnych gwarancji nie. Państwo pamiętacie, po 90 roku obligacje Skarbu Państwa były masowo kupowane przez obywateli, ponieważ dawały ulgę podatkową. Myślę, że po przywrócenie tego mechanizmu, ulga za te obligacje mogłoby dawać większe szanse sukcesu. Ja mam pomysł. Jeżeli ktoś z Państwa ma rozwinięty pomysł w tej sprawie, to proszę o maila, a dostarczymy panu premierowi. I Kazimierz, nie masz, oddałeś własny mikrofon. Szanowny panie premierze, szanowni państwo, chciałem kilka słów powiedzieć, gdzie my jesteśmy. My znajdujemy się teraz w Izbie Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ona jest zlokalizowana w budynku wynajętym od osoby fizycznej na powierzchni około 150 metrów. Podobny budynek jest wynajęty, gdzie zmagazynowane są pamiątki po świętej pamięci prezydencie, a także jego małżonce. Tu jest to niedaleko. To jest taka namiastka muzeum, które chcielibyśmy zrobić. Jest to, powiedziałbym, nasze marzenie i myślę, że ono teraz będzie niedługo realne. Takie muzeum, w którym mielibyśmy również taką salę, gdzie moglibyśmy takie spotkania odbywać w sposób godny, bo pewnie by przyszło ze 100 osób, a trzeba było i skład ograniczyć. Skąd tak, że... Tak. Ja myślę, że by natomiast te warunki są jakby trudne. Ta Izba Pamięci, tutaj jest napis, że w środku jest instytut, natomiast na zewnątrz jest Izba Pamięci, ponieważ tak to organizacyjnie wygląda. I chciałbym powiedzieć, pamiętamy wszyscy, że w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński był wybitnym politykiem, wielkim patriotą, wielkim mężem stanu. Ja myślę, że byłby bardzo zadowolony, gdyby widział, co dzisiaj pan premier powiedział, bo w zasadzie to jest kontynuacja jego myśli politycznej. Ja chciałem bardzo podziękować za to wszystko, cośmy tu dzisiaj usłyszeli, a także za tą bardzo dobrą dyskusję.
Mam nadzieję, że w ciągu 2 lat uda nam się takie prawdziwe muzeum świętej pamięci prezydenta zorganizować. Myślę, że to będzie taki zamiar realny. Bardzo dziękuję za te parę słów. Szanowni Państwo, też uważam zdecydowanie, że w takich dyskusjach rodzi się ogromna wartość, że ja widzę w nich ogromną wartość, bo pokazuje mi inną perspektywę. My mamy za głęboko wykopany w Polsce rów mariański między różnymi opcjami. Uważam, że powinniśmy uczyć się ze sobą rozmawiać nie tylko w takim miejscu, jak to tutaj. Uważam też, że do zaadresowania u nas w Polsce są nie tylko te natychmiastowe problemy budżetowe, finansowe, inwestycyjne, rozwojowe, ale też ten trend, który praktycznie powoli widać, że on nabiera coraz bardziej tempa, czyli trend gigantycznej robotyzacji, żeby zostać przy tym słowie, tak, że właściwie w opracowaniach ostatnio przeze mnie oglądanych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w ciągu 5 lat zniknie 47 zawodów w Stanach Zjednoczonych. Cokolwiek by to oznaczało, prawda, dość poważnie to brzmi. I dzisiaj mamy taką właściwie ostatnią szansę, żebyśmy te następne 20 lat szli we jak najbardziej właściwym kierunku. Odbudowywanie tego polskiego kapitału jest też z tego względu ważne, że musimy go jak najlepiej inwestować w najnowsze potem technologie. Stąd o tych technologiach, o nowoczesności, o innowacyjności sporo mówiliśmy, bo ten wyścig, prawda, kto to będzie w stanie zrobić, będzie szalenie ważny również z punktu widzenia takiego globalnego porządku troszeczkę światowego. I chciałbym, żebyśmy my uczestniczyli jako Polska, Polacy, obywatele polscy w tym wyścigu nowoczesności. I uważam, że nie jesteśmy w stanie rzeczywiście wziąć w nim udziału, jeżeli byśmy kontynuowali ten sposób podejścia do gospodarki jak do tej pory. Staram się w związku z tym zaproponować pewną zmienioną narrację, która w inny sposób interpretuje wzloty i upadki ostatnich 25 lat, ale też proponuje pewne spojrzenie na nasze bolączki i zaadresowanie tych bolączek na najbliższe, na kolejne 5, 10, 15, 20, 20 lat. I o nich starałem się dzisiaj Państwu więcej trochę powiedzieć. Bardzo dziękuję za uwagę i za bardzo ciekawe pytania. Chciałbym, żeby wkrótce też tego typu myślenie było poddane szerszej debacie publicznej. Najpierw w gronie politycznym oczywiście będziemy rozmawiać o tym, a za miesiąc, dwa, trzy może pewne elementy tego rozumowania powinny by poddane zostać głębszej krytyce, na którą bardzo, bardzo liczę, bo na pewno to jest wszystko bardzo dalekie od doskonałości, ale też jeszcze bardziej dalekie od doskonałości uważam był ten model i ta alejka, w której znaleźliśmy się w ostatnich kilku latach, więc staramy się wypracować jak najlepsze rozwiązania na kolejne lata. I chcę zakończyć takim akcentem, który tu dwa razy gdzieś między linijkami się pojawiał w mojej wypowiedzi, w części z Państwa. Mianowicie niesamowicie poważny jest taki nowoczesny patriotyzm. Ja gorąco dlatego wierzę w to, że jest to pozytywne sprzężenie zwrotne między odejściem od malkontenctwa, wiarą w siebie, wzajemnym zaufaniem, dumą z własnej historii, chęcią do pozostania w kraju, przy powrotem do tego kraju, a więc więcej mądrych ludzi w tym kraju, a więc więcej kapitału w tym kraju. I to jest zestaw pozytywnych sprzężeń zwrotnych. Sama aparatura finansowa, gospodarcza, rozwojowa, którą tutaj zakreśliłem, to jest część sukcesu, ale bardzo wierzę w to, że będziemy w pozytywny sposób budować dialog w Polsce między różnymi grupami,
politycznymi grupami społecznymi i grupami interesów i również wierzę w to, że coraz więcej ludzi będzie rozumiało, jak ważne jest to, żebyśmy czuli się, że jesteśmy u siebie w domu i dbali o ten dom, jakim jest Polska, jak najpiękniej będziemy potrafić. Dziękuję bardzo.